Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kanał Wszechnica. Ja się nazywam Bartosz Popczyński i rozpoczynamy spotkanie z tajemniczymi tropami i śladami zwierząt. A właściwie dzisiaj będzie głównie o śladach, bo przypomnę, że pierwsza część już za nami. Ja nie wiedziałem ile nam się zejdzie na tym pierwszym wykładzie, ale wiedziałem, że będzie to długo, bo chciałem dobrze dosyć omówić. I omówiliśmy tropy. I zaczęliśmy troszeczkę omawiać ślady, ale zabrakło nam czasu, w związku z tym dzisiaj mamy drugie spotkanie. A zobaczymy, kto wie, może i kiedyś jeszcze jakieś trzecie zrobimy, ale muszę też mieć trochę czasu, żeby te zdjęcia pozdobywać. Bo to, co dzisiaj prezentuję, to wszystko, co mi się udało spotkać w terenie. To, co zobaczyłem w terenie, to sfotografowałem specjalnie właśnie z myślą o tych naszych wykładach, po to, żeby tutaj pokazać, jak. Co po sobie pozostawiają zwierzęta i jak możemy w terenie się zorientować, że dane zwierzę było. Albo jak w ogóle rozpoznawać te tropy, te, te ślady, bo to wszystko jest bardzo tajemnicze i często się zastanawiamy, zadajemy sobie pytanie, co to mogło być. Widzimy, że na pewno jakieś zwierzę tutaj przechodziło, ale zastanawiamy się, jakie to mogło być zwierzę i nie mamy za, za bardzo bladego pojęcia i ten wykład ma właśnie Państwu w tym pomóc, żeby te y, ślady i tropy lepiej rozpoznawać. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie i że ten wykład do czegoś się właśnie przyczyni i komuś może pomoże. W takich. Y, w takich doświadczeniach terenowych. No dobrze, to w takim razie przypomnijmy sobie jeszcze na samym początku to, co już mówiłem wcześniej, ale warto to jeszcze powtórzyć. Czym jest ślad, a czym jest trop? Jaka jest różnica, bo notorycznie to jest ze sobą mylone. Czy to, no już u dzieci to bardzo często, ale u dorosłych również. Mało tego, nawet sami przyrodnicy widzę, że często zamiennie używają tych słów, a nie jest to zbyt poprawne, ponieważ. One wyrażają jednak coś innego i nie, są, nie odnoszą się do, do, do tego samego zjawiska. I teraz tak, może zaczniemy od tropu. Trop to jest po prostu odcisk kończyny zwierzęcia. No, zależy, jakie zwierzę, jaką ma kończynę, prawda? Bo może to być łapa, racica. Y Kopy to szpony. No, wiadomo, każde zwierzę ma jakieś tam swoje kończyny, i to, te odciski kończyn to są właśnie tropy. Natomiast jeżeli chodzi o ślady, to jest w zasadzie możemy powiedzieć w prosty sposób. Ślad to jest wszystko inne, co pozostawia po sobie zwierzę, ale nie jest właśnie tropem. Czyli co to będzie? No, tego jest mnóstwo, prawda? Mogą to być na przykład jakieś niedojedzone pokarmy, albo pozostawione, prawda? Bo wiadomo, no, zwierzę coś sobie obrało, ogryzło i to resztę zostawiło, to też jest oczywiście ślad. Mogą to być na przykład pióra, mogą to być części różnych zwierząt, tych, które padły ofiarą innych zwierząt, drapieżników, ale także tych, które naturalnie padły, po prostu zakończyły swoje życie. Mogą to być. Mm, Różne na przykład zgryzienia, mogą to być porożar porzucone na, na ziemi, na przykład, mogą to być na przykład odchody, przecież mocz też, jeżeli uda nam się zobaczyć, także. Tego jest całe mnóstwo, ja dzisiaj będę o tym opowiadał, także już nie będę więcej przykładów podawał, bo to będzie wszystko tutaj po kolei. Teraz od razu sobie przypomniałem, że zapomniałem, właśnie powiedziałem o porożach i zapomniałem właśnie tutaj zawrzeć te poroża. Oczywiście proszę pamiętać o tym, że to co tutaj będę pokazywał i to o czym będzie dzisiaj, to jest tylko jakaś tam niewielka część. Ja od razu tylko powiem, że ja tych tropów i śladów miałem dużo, dużo więcej na swoim telefonie, który niestety utopiłem, dlatego to co zebrałem, to co dzisiaj prezentuję, to jest Zbiór z ostatniego mniej więcej roku. Tak, mniej więcej rok. Zbierałem właśnie te zdjęcia specjalnie na nasz wykład, także będę mógł, myślę, że pokazać różne ciekawostki. Zatem przechodzimy do tych ciekawostek. To jest tylko w ramach przypomnienia. Ten ślad już był, bo pokazywałem go na ostatnim, na ostatnim naszym wykładzie. Natomiast to warto do tego jeszcze raz wrócić do tego się odnieść, ponieważ będzie to o zwierzęciu, które zostawia po sobie bardzo wiele różnych ciekawych śladów. I teraz kilka z nich właśnie pokażę. A zaczniemy sobie od tego, który już wcześniej był i to jest nic innego, jak taka ścieżka, którą, Zrobił spłoszony przeze mnie dzik, bo akurat szedłem przez las, nie zauważyłem jego, i on był. To był taki samotny dziczek, sobie siedział gdzieś w zagajniczku, takim zresztą widzimy tutaj takie drobne drzewka. I on w pewnym momencie się zerwał i pobiegł. No i ja pomyślałem sobie, piękny akurat ślad za sobą zostawił, wszystko dokładnie widać, bo tu nie możemy mówić o tropie, ponieważ tu nie widać odcisków jego, jego kończyn, tylko widzimy. Tylko widzimy całą taką ścieżkę, którą on po sobie pozostawił. No i to jest właśnie taki piękny ślad. I widać, nawet tutaj na zdjęciu, bo powiem też, przypomnę, że. Zdjęcia nie zawsze dobrze oddają to, co widzi się w rzeczywistości, i wiele takich dzisiaj zdjęć będzie. A chociaż już widzę, że następne zdjęcie właśnie takie będzie, że to, co widzę, widzimy na, tutaj na tym ekranie, na zdjęciu, jest dużo, dużo gorzej, oddaje rzeczywistość. To w rzeczywistości wygląda dużo lepiej. Tutaj było dokładnie tak samo: też ta ścieżka wyglądała dużo, dużo lepiej, dużo wyraźniej, wręcz wyróżniała się spośród wszystkich innych liści, które już leżały i powoli tam sobie gniły. A te liście, właśnie wzruszone po przebiegnięciu tego dzika, spowodowały, że te, które były na dnie, nagle, czyli te ciemniejsze, nagle pojawiły się na wierzchu i wyraźnie były widoczne. Warto zwracać uwagę właśnie na takie ślady, bo wtedy możemy właśnie rozpoznać, czy w danym miejscu na przykład dane zwierzę nie przechodzi, albo na przykład czy nie robi tego regularnie, co może nam powiedzieć o pewnym jego trybie życia, sposobie życia. I może warto by się na przykład w takich miejscach, gdzie one stale się pojawiają, na przykład się zaczaić i tam móc je obserwować. No ale to trzeba po, po, po podeprzeć wcześniej takimi. Obserwacjami, które nam dadzą pewność, że to zwierzę rzeczywiście tam przechodzi się regularnie pojawia. No to przejdziemy do tego tajemniczego zdjęcia, które niewiele co pokazuje, ale tak naprawdę w rzeczywistości mówię, to świetnie wyglądało. Może zacznę od tego głównego zdjęcia. Tutaj widać taki, można by powiedzieć, trochę jak baldachim. Te, to są chyba na włocie, jeśli dobrze pamiętam. One się tak kładą, ale pod nimi. Był, przebiegała piękna ścieżka taka malutka może autostradka dla właśnie dzików pewnie też i innych zwierząt mniejszych które mogłyby też wykorzystywać właśnie taką nazwijmy to autostradkę i czyli to jest taka autostradka z tunelem i właśnie te na, włocie, te na włocie stanowiły taki, taki właśnie tunel, taki trochę baldachim, i tam pod nim przechodziły sobie zwierzęta. Tam było też udeptane, w związku z tym było to dobrze widać. A niewiele. Nie, przepraszam, to już jest inne miejsce, to nie. To po prawej zdjęcie przedstawia już zupełnie inne miejsce. Pamiętam, to już inny las jest też. I to było dosyć ciekawe, ponieważ. Na włocie, no to są generalnie wysokie rośliny, bo na włoć to tak, jakbym miał tutaj, prawda, od ziemi pokazać, no to spokojnie o tyle mniej więcej, no bez problemu, tyle osiągają na włocie. Także naprawdę jest, jest to wysoka roślina. Nawet powiem szczerze, że widywałem takie, które były wyższe ode mnie, gdzie ja się mogłem spokojnie ukryć. Także to jest na pewno. Bardzo, ciekawy, bardzo ciekawa sytuacja, kiedy idziemy i wydawałoby się, że takie zwykłe rośliny, a jednak nas całe zakrywają. No i tutaj to jest takie ogromne takie pole tych nawłoci. No i dzik wiadomo no nie, jest w stanie, nie jest w stanie zobaczyć, co, co jest ponad tymi roślinami z wiadomych względów. Natomiast spokojnie sobie przechodzi. Tak jak na przykład w kukurydzy też jak buszują właśnie dziki, to też sobie tworzą takie swoje korytarze. I tu jest dokładnie widoczny ten korytarz. Tutaj widać w, na tym zdjęciu, że, to się, że tam właśnie one sobie wchodzą w tą nawód głęboko i, i tam sobie spokojnie, spokojnie tam przechodzą, też mogą traktować to miejsce jako tak, takie maskowanie, prawda? że ich nie widać po prostu. Także dobre też, żeby uciec i się tam po prostu schować. Warto zwracać uwagę właśnie na takie y, szczególnie duże rośliny, no bo jak widzimy na przykład małe rośliny, idziemy przez las, widzimy jakieś małe rośliny, które mogą być zadeptane, one się tak w oczy nie rzucają, ale jak widzimy taki cały taki, można powiedzieć, las tych na włoci, takie ogromne pole i one są właśnie podeptane. No to od razu to się rzuca w oczy. No bo Widzimy, że po prostu tam jest taki wyraźny korytarz, one, one po prostu leżą. Zresztą tutaj widać na pierwszym planie tego zdjęcia, widać, że one są po prostu takie ugniecione i sobie y, luźno y, po prostu leżą. Nie mogło zabraknąć oczywiście takiego zdjęcia, które przedstawia ważną, ważne miejsce dla, dla, dla dzika, ale też i w pewien sposób pokazuje, jaki jest sposób jego na ochłodzenie się na zdobycie pewnej bariery przeciwko owadom, na przykład. Na spędzanie po prostu czasu, bo tak właśnie robią dziki, że lubią się babrać w takich bagienkach, babrzyskach, to się tak dokładnie nazywa. I to właśnie zdjęcie przedstawia babrzysko. Tutaj mamy właśnie takie błotko. To nie jest jakieś duże babrzysko, a właściwie może powiem inaczej. To jest tylko fragment dużo większego babrzyska. Ja tylko tutaj właśnie ładnie to tak sfotografowałem. Tutaj też dużo było tropów. O tropach mówiliśmy sobie właśnie na poprzednim naszym, w poprzednim naszym odcinku. A tutaj mamy właśnie takie błotko, w którym się lubią wylegiwać dziki. Po co one to robią? No, one robią to tak, jak już wspomniałem, po pierwsze, dlatego, żeby na przykład latem się ochłodzić, bardzo lubią, ale to nie oznacza, że zimą tam nie wchodzą, bo zimą też je można tam zobaczyć. Oczywiście, jeżeli to nie jest zamarznięte, to wtedy się kładą. W ogóle, całym ryjem wręcz w to wchodzą, I, i, i bardzo lubią się wylegiwać w takich, właśnie bagienkach. Natomiast robią to jeszcze z innego powodu, ponieważ one mają taki sposób, który. sposób na owady, i to jest źle interpretowane przez ludzi, bo my bardzo często mówimy, że no, te świnie to takie brudasy, bo się babrają w błocie, prawda? Natomiast to jest właśnie przejaw ich czystości, bo one dbając o to, żeby, nie, żeby stworzyć sobie taką barierę przeciwko jakimś drobnoustrojom, przeciwko owadom, przede wszystkim które są bardzo um, uporczywe, potrafią gryźć. Przecież sami tego doświadczamy, no ale my możemy wyjść sobie z lasu, idziemy do domu i nic nam się nie dzieje, prawda? Natomiast zwierzęta cały czas tam żyją no i muszą sobie jakoś z tym dawać radę. Więc dziki wymyśliły taki sposób, że. Ocierają się, wycierają się w tym błocie. To błoto na sierści zastyga i tworzy wręcz taką skorupę. Ale to nie wszystko, bo dziki jeszcze mają jeden ciekawy sposób, żeby ulepszyć tą swoją, no można powiedzieć, zbroję bo to czasami jest naprawdę takie mocne teraz jeszcze powiem, jak to jest mocne ale to kolejne zdjęcie nam pokaże, co tutaj się wydarzyło. Bo one właśnie, żeby wzmocnić tą całą swoją skorupę, którą są oblepione z błota, jeszcze wymyśliły, że można przecież zastosować żywicę, która jest lepka, klejąca, i jak jeszcze się w tym wymarzą, w tej żywicy, to to zwiększa jeszcze tą barierę ochronną. I one są wtedy, no rzeczywiście przywdziewają jakby zbroję. I to, co widzimy tutaj, to jest nic innego jak chyba świerk, jeśli dobrze pamiętam, ale tak, z tego, co wygląda, właśnie takie też korzenie, z tego sugerujące, że to jest płaski system korzeniowy, raczej to będzie świerk. I ten świerk właśnie był, podejrzewam, że trochę już nawet celowo uszkadzany przez te dziki, po to, żeby właśnie wypuszczał tą, tą żywicę. No i yy, one, zwierzęta się właśnie o, ocierają, o, czochrają się o te właśnie o drzewa i w związku z tym y, przywdziewają taką bardzo grubą warstwę z błota i żywicy. Y, I teraz, żeby unaocznić to, zobrazować dokładnie, jak... Mocna jest to zbroja. To powiem tylko tyle, że słyszałem o takich przypadkach. Nigdy nie widziałem, nie byłem tego świadkiem, ale słyszałem o takich przypadkach, że myśliwi, którzy strzelali, mówili o tym, że pociski dosłownie się odbijały od tych dzików. Po prostu nie raniły tych dzików. W związku z tym to też jest bardzo ciekawa metoda, żeby się obronić właśnie i nie paść łupem na przykład myśliwych. Także taka ciekawostka jeszcze. A nie wiem czy celowo to wymyśliły dziki. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że to są bardzo inteligentne zwierzęta, więc kto wie. A tu jeszcze na drugim zdjęciu widzimy, z tego chyba to jest grab. Przy, jakim, przy takim. E, tak, to był grab. I ten grab, właśnie zauważyłem, że miał taką plamę ta odcisniętą, świeżą z błota. Bardzo mi się to spodobało. E, znaczy, już nie taka świeża, ona była zaschnięta, ale e, tylko taka, takie świeże błoto, które miał na sobie e, dzik, po prostu przytknął do, do, swoim ciałem przylgnął do drzewa i zostawił właśnie taką plamę. Bardzo mi się to spodobało, zrobiłem od razu zdjęcie, bo pomyślałem, że to właśnie jest taki ciekawy przykład, że one czasami nawet nie muszą niszczyć tych drzew, bo często właśnie te drzewa wyglądają tak jak te świerki tutaj, że one są wręcz obłupane skory. A tutaj prawda nie jest to drzewo w żaden sposób uszkodzone, zniszczone, ale ten placek został. Taki ciekawy właśnie przykład. No dobrze, to idziemy dalej i mamy już zupełnie inny ślad. To już jest czaszka, czyli mamy kości. Kości też oczywiście mogą być różnego rodzaju wskazówką, że dane zwierzę tutaj było, albo może zginęło, albo może po prostu no, zostało upolowane, albo po prostu zginęło śmiercią naturalną. Jaka była tutaj przyczyna śmierci, nie mam zielonego pojęcia, znalazłem tylko i wyłącznie czaszkę, więc ją sfotografowałem i bardzo się cieszę, że udało mi się ją znaleźć. Ona była całkiem spora. Ona była jak trzy razy moja dłoń, czyli no, to są dwie moje dłonie, i tu jeszcze trzecia, prawda? Czyli mniej więcej coś takiego, to była duza, duża czaszka. I, I ona była mniej więcej właśnie w takim ułożeniu, tak? Była troszeczkę schowana, więc była słabo widoczna, więc kto wie, może byłem pierwszym. Pierwszą osobą, która w ogóle znalazła taką czaszkę. Na pewno nie pierwszym organizmem, który znalazł tą czaszkę, bo zapewne jak zapewne już wcześniej wiele organizmów się zainteresowało, jak było jeszcze ta czaszka pokryta na przykład, chociażby mięśniami. Natomiast no, kości są na tyle odporne, na przykład na rozkładanie, że mogą wiele, wiele lat w glebie leżeć. i i możemy je odnajdywać. W różnym stanie one są. Ta była całkiem świeża, z tego co widziałem. Nie, nie, nie leżała jakoś strasznie długo, tak podejrzewam. Natomiast yy, ja ją oczywiście odwróciłem, żeby ją dokładnie pokazać. Wyglądała ona o, w ten sposób. No i to jest nic innego jak czaszka dzika. Również mamy, właśnie, kolejny raz. Pojawia nam się dzik, yy, ale zaraz, spokojnie, będą też inne jeszcze bardzo ciekawe ślady. Także yy, ja nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, czy on padł ofiarą jakiegoś drapieżnika. Chociaż no, tutaj w Warszawie to, bo to było w Warszawie, właśnie. W Warszawie raczej dziki, no, dla nich najgroźniejsze to są samochody, tak naprawdę. Yy, więc yy, w zasadzie od nich, od, zderze od zderzeń, od różnych sytuacji drogowych mogą właśnie zginąć, stracić życie. Natomiast to było w środku lasu, gdzie się oddalone od drogi. W związku z tym nie wiem, jak do tego doszło. To też jest taka zagadka. Bardzo, bardzo ciekawa. Także warto zwracać uwagę, właśnie na te, na te czaszki. No dobrze, to przejdziemy dalej. Tu mamy kolejną czaszkę, ale to jest dalej czaszka, właśnie dzika. Tylko tyle, że tamta była dorosłego dzika, już takiego wyrośniętego, a ta jest dzika młodego. To był młody dzik, który, swoją drogą, w ogóle to jest zdjęcie bardzo niedaleko zrobione tego graba, którego przed chwilą pokazywałem tego z tą plamą z błota. Także Mamy taką czaszkę, i ta już na pewno dłużej leżała. Widać, że tutaj nawet są już takie fragmenty, że ona się zaczęła delikatnie rozkładać. Tutaj mamy jakąś kość. Ja mówię celowo jakąś, bo ja nie wiem, jaka to jest kość. No, poza tym, że jaka wygląda, podobnie może trochę jak kość człowieka ta udowa, bo dosyć długa rzeczywiście była, ale niestety no, nie jestem w stanie rozpoznać jakiego zwierzęcia była to kość. Zdarza się też, że możemy znajdywać w lesie resztki zwierząt, na przykład gospodarskich, takich po prostu, więc to po prostu takich, no, z, upolowanych, na przykład, prawda? Czy zaciągniętych gdzieś do lasu, tam zabitych, zjedzonych. Także, no, tu trzeba być czasami też ostrożnym, bo nie wiadomo dokładnie. Nie zawsze musimy, możemy zakładać, że to będzie zwierzęcia leśnego. Ale właśnie warto obserwować tak? i zwracać uwagę też pod nogi, często nie tylko patrząc, rozglądając się za jagodami czy grzybami. A tu już przechodzimy do takich śladów, które pozostawiają po sobie zwierzęta, które gryzą, które szukają pożywienia, gryząc. I tutaj mamy nic innego jak zgryzioną korę. No, bo kora jest bardzo lubiana, szczególnie w tym okresie zimowym, kiedy jest mniej pożywienia. Bardzo lubią zjadać ją zwierzęta jeleniowate. I tutaj mamy dwa przykłady takiej, takiego zgryzionego kawałka. Pierwszy z nich to jest osika, ten po prawej stronie, i to jest. To jest yy, kora, w zasadzie to drzewko, w zasadzie było całe obdarte z tej kory. Czasami jak się właśnie taki... Yy, aha, nie powiedziałem jeszcze, jakie zwierzę to zrobiło. To oczywiście łoś. To, to, był, to, to jest dzieło łosia. Może to być też dzieło jelenia, prawda? Ale akurat ja wiem, że to było łosia, bo to było na terenie Warszawy, a na terenie Warszawy, yy, w warszawskich lasach jelenie nie występują. Ale występują oczywiście łosie, które... Naj Częściej przychodzą z Puszczy Kampinowskiej, ale nie tylko, z różnych innych miejsc, również na pewno one przychodzą do Warszawy. No i to był właśnie taki fragment obiedzony, obdarty przez zęby łosia. Tak jak mówię, ten po prawej to jest osika, a ten po lewej to było jakieś drzewko owocowe. Już niestety nie pamiętam jakie, a ja tutaj ciężko też to będzie rozpoznać. Natomiast te drzewka. Cieszą się właśnie taką popularnością wśród, wśród łosi, i one bardzo lubią je zgryzać. No, osika jest bardzo chętnie zgryzana, także mm, też jest w ogóle dosyć miękkim drewnem, też korę ma taką, taką, taką szarą, takie też rąby ma mm, widoczne, także dosyć łatwo rozpoznać. No ale tu niestety nie jestem w stanie pokazać, bo już jej po prostu nie ma, została zjedzona. I tutaj też mamy dalej łosia, ale co taki łoś potrafi zrobić? Proszę zwrócić uwagę najpierw na prawą stronę, prawe zdjęcie pokazuje nam, jak dokładnie on potrafi obieść drzewo skory. Proszę zwrócić uwagę, że ona jest praktycznie od samego odziomka do. Wysokości, uwaga, dwóch metrów. Mniej więcej to były dwa metry, ja tak oceniłem, ponieważ ja stałem przy tym drzewie i moja e, głowa kończyła się, czubek mojej głowy kończył się jeszcze przed zakończeniem tych zgryzów. E, czyli na pewno, no to nie mamy wątpliwości, że to był łoś, bo żadne inne zwierzę tak daleko by, tak wysoko by nie sięgnęło. Natomiast mm, był to łoś, który. E, no musiał być to byczek, znaczy to na pewno był, był byk, bo później udało się nawet go zobaczyć i on zgryzał dosyć duży, więc no, mógł na te dwa metry swój pysk podnieść i tam właśnie zgryzać. Także proszę zwrócić uwagę od samej prawie ziemi do dwóch metrów, bardzo dużo. Aha i na całym obwodzie w ogóle to drzewo było obgryzione. Także dla takiego drzewa no to jest bardzo duże. Obciążenie i duża strata, no i w zasadzie no, jego los jest bardzo, bardzo teraz trudny i ciężki. Co ciekawe, nawet zapomniałem tutaj wstawić takiego, takie zdjęcie ciekawe, bo yy, pamiętam, że to był to już w tak, taki, takim okresie zimowym. Yy, to drzewo zaczęło puszczać soki, i te soki dosłownie zamarzały. Zamarzały na tym drzewie, tworzyły się takie sople. Bardzo ciekawe to było zjawisko. Ale popatrzmy jeszcze na lewe zdjęcie, po lewej stronie mamy, też to, to jest dzieło łosia, no ale to jest nic innego jak już zupełnie inna pora roku, bo tu widzimy prawe zdjęcie pokazuje nam ten las w stanie bezlistnym, natomiast natomiast to co widzimy po lewej stronie to jest jak najbardziej, to jest lato, to był chyba w ogóle lipiec, jeśli dobrze pamiętam i proszę bardzo w lipcu liści nie ma, no ale nie ma za sprawą zwierzęcia, które chętnie obgryzało te liście i był to oczywiście łoś, który proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie całe te gałązki, obgryzł te liście bardzo tak rachitycznie wyglądały, wyglądała te, wyglądał ten, ten krzew. Czy miał szansę, żeby się czy jakoś rosnąć? No właśnie, tu polega na tym problem, że często te rośliny, takie zgryzione bardzo mocno, już są na tyle uszkodzone, że no, albo będą mocno podeformowane, albo sobie nie dadzą rady, albo będą zagłuszone przez inne rośliny. No ale wiadomo, no, przeprowadzać fotosyntezę, kiedy ma się nie wiem 50% albo 30% stanu ulistnienia jest bardzo ciężko. Także niestety takie drzewka, krzewy są mocno nękane. A to jest też pozostawiony ślad przez, przez łosia. Yy, powinienem też powiedzieć przy okazji yy, dzika, że dziki też potrafią, właśnie zostawiać na przykład na drzewach, o które się ocierają, kawałki swojej sierści. To jest nic innego jak ogrodzenie. To było wysoko, bo wiadomo, że ten, ten drut kolczasty, on przebiega no, najczęściej mniej więcej tam na tych, no, metr 50 tak więcej, prawda? Wyżej niż metr 50, metr 80, 2 metry, prawda? Mniej więcej na tej wysokości jest. No i tam akurat się y, przechodził łoś i proszę bardzo się zaczepił. No i wiadomo, że w, spo, w sposób zupełnie dla siebie niebolesny, jemu się nic nie wydarzyło, ale y, zakręciło się parę włosków, oderwało się i zostało właśnie w takim. W takim płotku, w takim nie płotku, tylko w takim drucie kolczastym. A wiadomo, to jest ostre przecież, także łatwo tam może coś, coś wejść i się i po prostu być odcięte, oderwane. A tutaj mamy już dużo mniejszego przedstawiciela rodziny jeleniowatych, a w zasadzie na zdjęciu go nie widać, tylko jego dzieło, bo na zdjęciu mamy graba. To są liście grabowe i takie małe graby. i te graby zostały yy, obgryzione, ale one zostały obgryzione przez sarny. No bo sarny, wiadomo, zresztą jak wszystkie jeleniowate, wybitni roślinożercy, lubią zgryzać różne roślinki. No i one tak zgryzają, zgryzają. No i wiadomo, że, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, te roślinki są mają później różne problemy. I tutaj widać, może na prawym zdjęciu słabiej, chociaż no ja widzę to, to miejsce, to jest tak mniej więcej w centralnym miejscu tego, 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 zdjęcia widać, że gałązka została po prostu odgryziona. Natomiast bardzo dobrze to widać na tym lewym zdjęciu, kiedy to mamy takie rozgałęzienie, to tutaj gdzie jest taki, taki, taki yy, jak to nazwać, taki, taki zakręcik, prawda? Ta, ta gałązka tak delikatnie zakręca i yy, z niej tam widać, że wychodzi taki, no nazwijmy to tylec, bo tyle właściwie pozostało, ale na pewno ta gałązka się rozgałęziała, ale tutaj już została po prostu objedzona, obgryziona ta część. Taka bardzo drobna. No to była powiedzmy taka gałązka, to było jakieś przekroju, podejrzewam, że yy ze 4 mm do 5 mm, nie więcej. No i zostało obgryzione. Yy, graby są bardzo często właśnie tak zgryzane. Do tego stopnia, że mój wykładowca na studiach, yy, jak zmiał z nami yy właśnie ćwiczenia takie terenowe, to mówił, że yy, temu studentowi, który znajdzie nieobgryzionego graba, daje od razu z miejsca 100 złotych. No to oczywiście wszyscy się zapalają, wiadomo, kupa pieniędzy dla studentów biednych 100 złotych, więc wszyscy zaczynają szukać. I oczywiście efekt jest taki, że nikt nigdy nie znajduje. Ten wykładowca oczywiście wiadomo doskonale, że co jest świadomy tego, że oczywiście żaden student nie znajdzie, a nawet jak znajdzie, to trzeba dokładnie poszukać i pewnie się i tak znajdzie jakiś taki fragment, który był obgryziony przez sarny czy jakiegoś innego jeleniowatego. Także tutaj widzimy, że jest to drzewko, które musi uciekać spod pyska sarny, jelenia, łosia, żeby móc osiągnąć rozmiary, które gwarantują mu bezpieczne życie. Bo jeżeli nie uciekną, nie zdążą, zostaną po prostu zjedzone, to niestety nic z niego nie będzie i nie przeżyje. Niestety, no to jest nie bez przyczyny mówi się, że w przyrodzie to jest ciągła walka o przetrwanie. A tutaj mamy też bardzo ciekawy przykład. Ja nawiążę trochę do tego, co robią ludzie. Na tym zdjęciu to jest widoczne, bo proszę sobie teraz wyobrazić, mamy jakąś tam imprezę, wszyscy siedzą, jedzą. Zamawiamy pizzę, albo nawet nie jedną, tylko 5-10, w zależności od tego, ile jest osób. No i zjadamy, zjadamy, wszyscy się najadają, póki ta pizza jest. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego, do takiego momentu, że zostaje jeden kawałek. Na tej tekturowej tacce, po tym opakowaniu po pizzy, zostaje jeden trójkącik. No i co się wtedy dzieje? Nikt tego nie chce zjeść. Znaczy, pewnie wszyscy jeszcze chcą. Ale tak jakoś się najczęściej zdarza. Taki, taka klasyka gatunku, że ta, ten kawałek sobie leży, leży i czeka, czasami leży do drugiego, następ, następny dzień jeszcze przeczeka. I tu mamy trochę taką sytuację, tak bym, podej, tak bym porównał. Tutaj jeleń, już mamy jelenia. Zrobił sobie imprezę. Sam sobie zrobił raczej imprezę, i podszedł do porzeczki. I tą porzeczkę obiadł, i proszę zwrócić uwagę, że mamy yy, piękną porzeczkę, no może nie jest taka bardzo bujnie rozrośnięta, ale to była wysoka porzeczka, naprawdę była dosyć wysoka. I została obiedzona z dosłownie każdej porzeczki, tylko ta jedna jedyna tu się ostała. A tak każda, wszystko, cały krzaczek został objedzony. Także no, to też właśnie jest takie, taka domena właśnie jeleniowatych. Także omówiliśmy sobie w ten sposób, jak zgryza sarna, jeleń oraz oraz łoś. A teraz będziemy mieli dalej o obgryzaniu, ale już zupełnie w innym celu i zupełnie w inny sposób. No, to nie trzeba być żadnym specjalistą. Każdy chyba w życiu widział coś takiego, bo wystarczy pójść nad jakąkolwiek wodę i najczęściej zobaczymy. Całe szczęście, że właśnie to już się zmieniło i możemy właśnie obserwować, bo jeszcze do niedawna tego zwierzęcia w Polsce było dosyć mało. W zasadzie zostały tylko w zasadzie w północno-wschodniej Polsce. Tam było miejsce, gdzie one przetrwały, a później się rozpleniły już na całą Polskę. Mowa oczywiście o bobrze i bubr właśnie upiększa brzegi rzek na przykład albo jakichś zbiorników wodnych, bo po prostu zgryza drzewa. Tu mamy Wisłę oczywiście. Ja tutaj nie muszę daleko chodzić. Będąc w Warszawie można pójść nad Wisłę i nawet... Nie opuszczając Warszawy, jeszcze na tym fragmencie warszawskim Wisły można ją, można zaobserwować. Tutaj mamy to, co pokazuję tutaj na prawym zdjęciu. To niech będzie dokładnie właśnie przykładem tego, że nie trzeba daleko chodzić, bo uwaga, to jest, no może nie ścisłe centrum, ale bardziej bym powiedział, że taki kraniec Żoliborza. Jest taki kraniec boża, a właściwie to już prawie przechodzący w Bielany, mniej więcej w tych rejonach, właśnie na takiej otwartej właściwie plaży, gdzie normalnie ludzie przychodzą. Tam właśnie znalazłem taki oto zgryz, bardzo ładny, zrobiłem zdjęcie. A ten drugi, no to już jest kawałek za Warszawą, ale też bardzo, bardzo niedaleko Warszawy. No i teraz powstaje pytanie, no, czy bobry jedzą drzewa? Oczywiście, że nie. Czy jedzą drewno? Też nie. One jedzą tylko bardzo niewielkie fragmenty drzew. One uwielbiają te takie drobne gałązki. No i, no żeby się do nich dostać, wiadomo, bubr nie chodzi po drzewach, ale. Potrafi ścinać drzewa, dlatego też ścina drzewa. I bardzo często, jak pytam właśnie różne osoby, często dzieci, właśnie, dlaczego bobry ścinają drzewa, to pada zawsze odpowiedź na samym początku: po to, żeby budować tamy. Oczywiście, że tak, jasne, że one budują z tego, co zetną, budują tamy, też to transportują, bo to nie jest tak, że tylko prawda, zetną drzewo i koniec tylko to trzeba jeszcze ten cały materiał jakoś przetransportować, trzeba pociąć czasami na drobniejsze fragmenty. Grzone to wszystko robią, transportują, jasne, że tak budują z tego tamy, po to, żeby regulować poziom wody, ale nie możemy zapominać o tym, że im właśnie to ścinanie drzew służy do tego, aby zdobywać takie małe, o, dosłownie tej grubości, grubości palca, takie mm, gałązki małe i one to najbardziej lubią zjadać, takie właśnie zielone gałązki. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o Bobra. Udało mi się w ostatnim czasie znaleźć też tropy Bobrów, i tu pokazuję, bo dzisiaj ja, oczywiście, od ostatniego naszego wykładu też zebrałem parę nowych tropów, bardzo też ciekawych, ale postanowiłem, żeby była jednak taka ciągłość w naszym wykładzie, że podzieliliśmy tropy, teraz będziemy mieli ślady, żeby już nie mieszać, to nie chciałem dodawać tych tropów, ale tu uznałem, że zrobię taki jeden wyjątek i pokażę jeszcze ten trop, bo jest na tyle ciekawy, że warto go, yy, warto go pokazać, a zwłaszcza, że udało mi się zrobić zdjęcie, które jest tak wyraźne i tak dobrze pokazuje ten trop, dlatego chciałem tutaj właśnie dodać. Hmm. Oczywiście to, co widzimy na tych na lewym i środkowym zdjęciu, to jest nic innego jak ścieżka bobra, ten bubr właśnie idzie i wlecze za sobą swój ogon, plusk, tak, tak zwany. Natomiast jak jest takie grząskie, takie bagienko, to on zostawia też swoje tropy. No i te tropy właśnie są tutaj bardzo dobrze widoczne. To jest odcisk tylnej jego łapki, bo one się troszeczkę różnią, ta tylna i przednia, i tylna jest właśnie bardzo widoczna, dobrze widoczna też jest ta błona między palcami, dzięki której one prawnie pływają, także warto obserwować właśnie te nadbrzeżne, nad, nad, nadwiślańskie, czy po prostu nadrzeczne brzegi, a jak są wilgotne, to szczególnie, bo właśnie możemy natknąć się na coś takiego. No a dokąd wiodła ta ścieżka? No przecież ścieżka wiodła na przykład do takiego miejsca, czyli do... Takich, to też jest oczywiście taki zgryz bobrowy, ale on jest dużo bardziej imponujący, bo to drzewo, uwaga, było no, mniej więcej takiej grubości. Także to było naprawdę spore drzewo. Jak widać, już było dużo wycięte przez tego bobra, ale jeszcze sporo zostało, ono jeszcze się trzyma. Ale wiadomo, no, już jego, jego życie jest raczej... No Nie powiem, że dni są policzone, bo nie wiadomo, kiedy bubr przyjdzie. Zresztą widać, że to robił, robił, robił i nie dokończył. To nie jest świeże, tylko tam już nawet wiórów nie było, bo już zostały przysypane liść, już się częściowo zaczęło rozkładać. Czasami tak jest, że bubr zacznie, nie kończy. Wiele już takich drzew widziałem. Natomiast jeżeli chodzi o... Yy, o, o te, o te, o te i właśnie też mnie, Powiem szczerze, też mnie zastanawia, po co one to robią, tak? no bo jeżeli tu zaczęły gryźć, a nie dokończyły, no to nie zetną tego drzewa? Nie wiem. To powiem szczerze, też mam często, właśnie sam sobie zadaję pytania. No, przyroda jest bardzo ciekawa, wiele różnych tajemnic kryje, także jeszcze wiele rzeczy ciekawych do odkrycia, yy, do nauczenia się, do poznania. Ale powiedziałem, że ścieżki mogą wieść właśnie do takich miejsc, ale mogą też wieść do zupełnie innych miejsc, a raczej najczęściej właśnie do takich wiodą, no bo wiadomo, że jak idziemy do swojego domu, to zawsze non-stop będziemy wracali tymi samymi drogami. I w pewnym momencie, no wiadomo, że ta ścieżka się udepcze. I właśnie tutaj bubr, który ciągle wraca tymi swoimi, z tymi samymi wydeptanymi dróżkami do domu, i one są bardzo wyraźne. I tutaj właśnie mamy tego przykład. To jest nic innego jak taka góra usypanych patyków. Oczywiście to nie jest takie, że jak, jak ludzie usypują, prawda, jakieś hałdy, tylko to wszystko jest przemyślana konstrukcja, dokładnie wykonana przez Bobra, żeremię, To jest właśnie miejsce, gdzie Bobry żyją. Bardzo ważne jest to dla bobrów. Właśnie też po to budują te tamy, żeby wejście do takiego, do takiego domu, bobrzego, było zawsze pod wodą. Dla bezpieczeństwa, prawda? Lepiej, żeby było pod wodą, bo wtedy na przykład drapieżnikowi już się odcina drogę. No i oczywiście to jest miejsce. Gdzie też rodzą się młode, tam też mają swoje schronienia. Czasami można usłyszeć, właśnie, jak płaczą, bo one nawet się mówi, prawda, że płakać jak bubr i one rzeczywiście tak chwilą, jak są młodziutkie, to tak właśnie chwilą. I stąd się właśnie to wzięło, że się mówi, że płacze jak bubr. Natomiast czasami te żeremia potrafią osiągać naprawdę imponujące rozmiary. To akurat, które jest tutaj, to ja miałem tak mniej więcej. No Do pasa, może troszeczkę wyżej, może troszeczkę wyżej, i yy, yy, pięknie było wkomponowane w środowisko. To było przy takim kanałku, także podejrzewam, że właśnie stamtąd jest gdzieś wejście do tego, do tego, yy, do tego, do, do tego domu. Natomiast, yy, no i tam też właśnie widziałem też te tropy, te, te ścieżki, także to było piękne, naprawdę niesamowite miejsce. Bardzo mi się spodobało, także sfotografowałem, żeby Państwu pokazać. No, i przechodzimy już do zupełnie innych uszkodzeń w drewnie powodowanych. Co to mogło być? No, to akurat nawet byłem świadkiem, jak to się wydarzyło, więc od razu nie miałem żadnych wątpliwości, od razu podszedłem. Jak tylko to zwierzę odleciało, czyli już sugeruję, co to będzie, jak tylko to zwierzę odleciało, to yy, podszedłem i zrobiłem zdjęcia. A jest to nic innego jak. Taka rozkuta belka, ona już leżała, to nie jest drzewo, które stało, tylko to jest belka, która leżała już na ziemi. Zresztą widać, już, prawda, tu jakieś grzyby się pojawiają, ona już zaczęła trochę gnić i to jest nic innego jak szukanie, miejsce, gdzie szukał pożywienia dzięcioł, ale nie byle jakiej dzięcioł, bo największy nasz dzięcioł, czyli dzięcioł czarny. I dzięcioł czarny właśnie tutaj wbijał swój dziób, rozkuwał tą belkę. Czasami one jak się uprą, to naprawdę tą belkę taką już podgnitą potrafią naprawdę w drobny pył rozbić. I tu widzimy taki zaczątek dopiero tego, ale tam obok pamiętam, że były takie właśnie, które były dosyć mocno już porozbijane. W takim drewnie się dosyć łatwo uderza, dosyć łatwo się w niego wbić, wgryźć, ponieważ ono jest dosyć miękkie, bo już leży. I gnije po prostu. Dlatego też właśnie dzięcioły bardzo lubią w takich drzewach poszukiwać pożywienia. A tutaj mamy kolejne ślady, również pozostawione przez dzięcioła. Zacznę od tych na, pier... na... po prawej stronie. To oczywiście zostawił też dzięcioł czarny, i też powiem szczerze, od razu się przyznam, że gdybym tego nie widział. To prawdopodobnie bym nawet nie zwrócił na to uwagi, ale że to zobaczyłem, byłem tego świadkiem, no to od razu, jak tylko też ptak odleciał, to podszedłem tam, żeby zrobić zdjęcie. To jest oczywiście widać w zimie, kiedy był śnieg, zrobione zdjęcie i to jest nic innego jak obłupana kora przez dzięcioła. To było wysoko w ogóle, on siedział wysoko, wysoko, natomiast ta kora, którą obłupywał, zlatywała wokół drzewa się. Układała, także to dokładnie takie miejsce, jak zastałem, tak sfotografowałem i tych takich obrzynków korowych było bardzo dużo tam pozostawionych. Także mamy właśnie taki ciekawy przykład, też ciekawy ślad, aczkolwiek mówię mało, rzadko kiedy to możemy tak bezpośrednio zaobserwować. Tu było łatwiej, bo no było na białym tle, prawda? Więc widać. No, ja miałem o tyle łatwiej, że rzeczywiście to widziałem bezpośrednio. Co mamy na lewym zdjęciu? Na lewym zdjęciu jest nic innego jak coś, przed czym byśmy chcieli uchronić się, kiedy zakładamy ptak, budki dla ptaków, budki lęgowe, bo chcemy ptakom pomagać, a nie im szkodzić. I proszę zwrócić uwagę na otwór. Widać, że on został rozkuty. Niestety ptaki, nie tylko ptaki, wiele innych zwierząt wiedzą doskonale, że w takich budkach mogą łatwe pożywienie znaleźć, bo przecież czy to jajka, czy młode pisklęta są bardzo cennym źródłem na przykład białka. I w ogóle łatwym pożywieniem nie trzeba się zbyt mocno natrudzić, trzeba tylko po prostu albo włożyć łapę do środka, albo głowę, albo dziób, żeby Wyciągnąć zawartość tej budki. No, jeżeli coś tam jest, no to wiadomo, że śniadanie, obiad czy kolacja będzie praktycznie sporządzona w zasadzie bez bezkosztowo. Mówię bezkosztowo, bo nie trzeba się za bardzo wysilić, nalatać, nabiegać, naszukać, naskakać, tylko po prostu podejść w odpowiednie miejsca i tyle. My oczywiście wieszamy budki lęgowe po to, żeby taką pomagać. Natomiast no, czasami może to działać na wielką szkodę. Na przykład, jeżeli ten otwór byłby niżej ułożony, albo czasami można spotkać też takie budki, które są powiedzmy od tej jakiejś 10 cm płytsze, to też jest duże zagrożenie, bo wtedy gniazdo jest wysoko, bardzo blisko tego otworu, i wtedy jakieś, jakieś zwierzę może sięgnąć, wydobyć właśnie ze środka pisklaki czy jaja. To samo z dzięciołem. Ale dzięcioł ma jeszcze jedną broń. Dzięcioł potrafi rozkuwać budki. Ja już widziałem wiele właśnie takich budek rozkutych. Jedną to nawet widziałem taką z boku rozkutą. Mało tego, powiem więcej. Na przykład dzięcioły zielone potrafią rozkuwać ule zimą, bo też wiedzą, że tam jest pożywienie. Tam są pszczoły, takie wiadomo, takie śnięte, takie zmęczone, znaczy zmęczone, ospałe. Chociaż proszę, proszę pamiętać, że one nie śpią zimą. To też bardzo ważna uwaga. Trzeba o tym pamiętać. Ale właśnie potrafią rozkuwać ulecz, to budki lęgowe i łatwy sposób się dostawać do zawartości, do wnętrza tej, tej budki. Dlatego, żeby się uchronić przed tym, to można kupić budki albo nawet specjalne takie ochronki. To jest nic innego jak taka blaszana... Taka blaszka z wydrążonym odpowiednim otworem do budki i dzięcioł już tak łatwo tego nie rozkuje. Chociaż jak się uprze, no wiadomo, może z innej strony też wykuć dziurę, ale najczęściej dzięcioły, z tego co zauważyłem, to tylko poszerzają sobie otwór, ten który jest, no bo, jak, no bo na przykład na, na sikorki, no to jest tam no różnie, około 32 mm, na przykład 30 mm, 27, prawda? Jak dla tych mniejszych sikorek jest otwór, no to proszę zwrócić uwagę, to jest mniej więcej taki otworek, w związku z tym jest bardzo nieduży, więc dzięcioł się nie zmieści. Nawet jak będzie to nasz najmniejszy, prawda, dzięciołek, no to też będzie tam raczej z trudem, prawda, mógł się dostać, więc trzeba będzie to rozkuć, prawda, dlatego też dzięcioły rozkuwają te otwory, powiększają ich średnice po to, żeby mogły tam włożyć głowę i wyciągnąć pisklęta. Kto by pomyślał, że dzięcioł właśnie ucieka się do takiego sposobu zdobywania pożywienia, ale jak widać potrafi coś takiego robić i Proszę pamiętać o tym, że one też pisklęta zjadają jak najbardziej. Ale nie tylko one, bo wiele innych zwierząt, ale już może przejdźmy dalej. To też jest dzieło dzięcioła. To jest nic innego jak kuźnia dzięcioła. Znaczy, może nie, źle mówię, bo to nie jest kuźnia dzięcioła, tylko to, co pozostało, taki jeden mały element tej kuźni dzięcioła, to zostało stworzone w kuźni. Natomiast kuźnia dzięcioła to jest takie miejsce, gdzie on szczególnie zimą to robi, żeby się dostać do szyszki. No to taki dzięcioł musi jakoś sobie ją przytrzymać, prawda? Bo jak będzie taka. No, tu może się posłużę myszką, prawda? I tu jak mamy taką sytuację, że to jest nasza szyszka, i tą, do tej szyszki chce się dostać. Dzięcioł. No, do czego on się chce dostać? On się chce dostać oczywiście do nasion, które są pod łuskami. I teraz, jak będzie, prawda, dziobał, o, proszę bardzo, w tą, w, tą, w tą szyszkę, no to jest taki efekt, prawda? No, będzie mu się ciężko dostać do środka tej, do zawartości, tej bardzo kalorycznej, która, która kryje się w, pod łuskami, w szyszce. Natomiast no musiałby sobie jakoś przytrzymać, prawda? Ja bardzo często zadaję takie pytanie dzieciom, no i dzieci odpowiadają, że no jak to bardzo prosto, żeby taki dzięcioł sobie poradził, bo może, prawda, na przykład stanąć na takiej szyszce i wtedy dziobać, albo może sobie na przykład tam skrzydłem przytrzymać, czy nogą. No nie jest to niestety takie proste, to, 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 to niestety dzięcioły tak raczej by miały trudną drogę, żeby się dostać do, do takiej właśnie szyszki. Więc co one robią? One... Z racji tego, że mają świetne narzędzie, czyli dłuto, mogą sobie odpowiednio ukształtować na przykład jakiś element w drzewie, na przykład kory, czy w ogóle drewno, po prostu troszkę nakuć, i ukształtować tak, żeby idealnie tam pasowała szyszka. Czasami między korą akurat idealnie też pasuje. No wiadomo, one tym dziobem sobie potrafią wydłubać troszeczkę taką właśnie, takie miejsce. No i jak sobie to wydłubią, wkładają tam szyszkę i tą szyszkę mogą wtedy dokładnie obdziobać. I, I potem, jak już obdziobią, wyjedzą wszystkie nasiona, to co? Chwytają w yy, yy, dziób i wyrzucają. No ale wiadomo, nie będą się trudziły, rzucają byle gdzie, prawda? Hej ho za siebie i koniec. No i co się dzieje później? Yy, lecą po kolejną szyszkę. I tak czasami pod taką kuźnią dzięcioła można tych szyszek bardzo dużo znaleźć. Właśnie, które są takie obiedzone. Ale dzisiaj jeszcze do szyszek wrócimy. A nie, przepraszam, teraz. Myślałem, że to będzie później, ale już przechodzimy do tych szyszek. Bo tutaj mamy z kolei, tamte były szyszki sosnowe, objedzone przez dzięcioła. Ale tutaj mamy już zupełnie inne szyszki. To są przede wszystkim szyszki świerkowe. Ale proszę zwrócić uwagę, one są troszeczkę inaczej objedzone. Mówię o tym lewym, lewej fotografii. Bo widać mnóstwo łusek, ale one zostały tym, tym razem już nie obdziobane, tylko obgryzione. Kto to zrobił? No, wiewiórka. W jakim celu ona to robiła? Dokładnie w takim samym, jak robił to dzięcioł, tylko ona ma inny system, bo ona obgryzały łuski, żeby dostać się do... żeby się dostać do środka, do, do, do kalorycznych, do tych nasion. Tak? No i ona właśnie bardzo szybko chwyta, obgryza, i czasami na drodze, gdzieś w lesie, możemy nawet zobaczyć mnóstwo takich łusek. A po prawej stronie widzimy dokładnie to samo. To też są łuski obgryzione przez wiewiórkę, tylko tyle, że to zrobiła wiewiórka już nie na szyszce. Sosnowej, ale też, na, przepraszam, nie na świerkowej, ale właśnie na sosnowej, czyli to, co mieliśmy przed chwilą w przypadku dzięcioła, też omawiane. No, te łuski wiadomo, troszeczkę inaczej wyglądają i czasami są bardzo, bardzo świeże. Najłatwiej to widać, i niestety też zapomniałem o tym zdjęciu, albo właśnie może już nie mam tego zdjęcia, no nieważne. Czasami na śniegu bardzo dobrze to widać. Jest, prawda, czysty. Białutki śnieżek, wszystko dokładnie widać, i tam bardzo dużo takich łusek porozrzucanych. No to nic innego jak leciały takie łuski, po prostu z góry, obgryzane przez wiewiórkę. A tutaj mamy kolejny ciekawy ślad, też wykonany przez wiewiórkę, ale jak widać już jest inny też amator tego dzieła, bo to jest nic innego jak jabłuszko. Które zostało obgryzione przez y, wiewiórkę. Tak, tak, wiewiórki oczywiście też bardzo lubią zjadać też, y, różnego rodzaju owoce, jak tutaj widać, ba, mało tego. Potrafią też zjadać na przykład grzyby, potrafią zjadać też. Y, no, wiadomo, też i pisklęta, na przykład, wcześniej mówiliśmy, prawda, też one są mięsożerne, więc też inne zwierzęta jak najbardziej zjadają. No i orzechy, oczywiście, ale proszę pamiętać o tym, że to nie jest główny, główne pożywienie wiewiórek, bo orzechy są tylko przez niewielką część w roku. One bardzo lubią, zjadają, jasne, że tak, i na następnym slajdzie będę o tym opowiadał, ale to nie jest główne pożywienie. Tych wiewiórek, chociaż w tym okresie jesiennym, no może, może być, tak. Nie wiem dokładnie, jak jest, jaka jest dieta wiewiórek, nie potrafię powiedzieć, ale, ale z pewnością, no, wraz z upływem pół roku, ze zmianą pół roku, ona się też zmienia. To jest zdjęcie zrobione. Późnym latem, wczesną jesienią, yy, i to jest nic innego, właśnie jak takie jabłuszko obgryzione przez wiórkę. Ja to widziałem, ona sobie usiadła, zaczęła obgryzać, ale jak już sobie poszła, to z kolei przyleciała osa, i też osa się zainteresowała. Yy, od razu też nawiążę właśnie do owadów, bo dzisiaj będzie w zasadzie tylko jeden przykład. Yy, natomiast jeżeli chodzi o w ogóle owady, to będziemy to ja tutaj nie poruszam w ogóle praktycznie, nie mówię nic o śladach owadów, a przecież ich jest całe mnóstwo, bardzo dużo tego jest. Celowo tego nie zrobiłem, żeby nie wydłużać jakoś bardzo naszej prezentacji, natomiast pewnie w przyszłości jeszcze też do tego byśmy wrócili. Aczkolwiek tu muszę powiedzieć, że tu troszeczkę mniej się na tym znam, muszę, musiałbym się trochę pouczyć, ale nic, mogę przecież chodzić po lesie, robić zdjęcia, rozpoznawać się i się uczyć, przygotowywać, ale to może na przyszłość zostawimy. Dobrze, to idziemy dalej, i tutaj mamy właśnie ciekawy przykład, kiedy to wiewiórka obgryzała, obgryzała świeże orzechy. Dlaczego świeże? Bo to, co jest tutaj zielone między tymi liśćmi, to, jest, to są te takie zielone skorupki, którymi są obleczone. Orzechy włoskie. Zanim dojdziemy do tej twardej łupinki orzecha włoskiego, to najpierw musimy się przedrzeć przez tą taką zieloną. No i ta zielona to jest nic innego jak tutaj obgryziona właśnie przez wiewiórkę. Tutaj też od razu powiem, zapomniałem wkleić takiego zdjęcia, które przedstawia takie obgryzione właśnie orzechy laskowe, czy to, czy to właśnie włoskie, przez. Wiewiórkę. One robią, potrafią właśnie wy, wygryzać takie małotwory, otwory, dostawać się właśnie do skorupek. Przez skorupkę do wnętrza, wnętrza orzecha i zjadać tą kaloryczną, tą bardzo wartościową zawartość orzecha. Co my tutaj mamy? Na pierwszy rzut oka nic. W zasadzie co tutaj widać? No nic nie widać. No jakieś powalone drzewa i tyle. Ale jak popatrzymy tam dalej. To widzimy taki nagi fragment lasu. To jest nic innego jak piasek wykopany przez borsuka. Ja dzisiaj jeszcze do tego będę wracał, bo pokażę dokładnie to samo miejsce, tylko że zupełnie z innej perspektywy. Ale tutaj na razie chciałbym opowiedzieć o roślinie, którą widać tutaj na pierwszym planie. Z tego co pamiętam, to był. Tak nawet wygląda to był bez czarny i ten bezczarny dlaczego się tutaj pojawił. No bo okazuje się, że borsuki są przede wszystkim zwierzętami mięsożernymi, ale nie tylko. Potrafią zjadać również na przykład lubią owoce. No jak jedzą owoce, to potrafią się zajadać też wiadomo, zjedzą też nasiona. Potem te nasiona pokonują drogę przez tutaj przełyk, żołądek i tak dalej, przez całe wnętrzności takiego borsuka, aż w końcu zostaną wydalone w odchodach, ale dalej tam są przecież. I czasami takie nasiona potrafią być przenoszone na duże odległości. I tutaj nic innego Mamy właśnie ewidentny przykład, bardzo piękny tego, że Borsuk najadł się tych nasion, wydalił je gdzieś daleko, bo Borsuki właśnie robią sobie takie latrynki i właśnie e, zrobił kupę. A w tej kupie były nasiona, które e, miały no, już takie miarę żyzny, e, żyzne takie mikrośrodowisko, i tam właśnie wykiełkowały w, 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 w paru, mm, no to było kilkanaście metrów od nory. Borsuka. Mam też inne właśnie takie zdjęcia, tego typu przykłady, bo też widziałem różne inne roślinki, które właśnie w ten sposób są zawlekane przez, przez borsuki. Mam też takie podejrzenie w jednym, w jednym miejscu, które znam, że może nawet i głuk udało im się zawlec, ale to tylko moje przypuszczenie. Nie wiem, ale ten głuk już ma naprawdę spore rozmiary. Nie wiem ile, od jak dawna tam są nory, ale to jeszcze zanim, no to na pewno wiele, wiele lat, ale wiem, że niektóre nory borsuków potrafią być użytkowane wiele, wiele lat, ale w Puszczy Białowieskiej w ogóle chyba były jakieś takie, które były obserwowane przez chyba 100 lat, jeżeli dobrze pamiętam, które non-stop właściwie pokolenie borsuków cały czas zasiedlały, ale o norach jeszcze dzisiaj powiem, bo to też są bardzo ciekawe ślady, także idziemy dalej. I tutaj przenosimy się pod drzewa iglaste. Widzimy, to są sosny, a na tej sośnie było gniazdo. Ale ja zaraz jeszcze będę opowiadał za parę slajdów, jeszcze powiem dokładnie, jakie to było gniazdo i gdzie dokładnie to było. Natomiast, bo będzie zdjęcie też tego gniazda, ale to było gniazdo krogulca. No i widzimy tutaj bardzo ciekawą rzecz, bo na jednym. To jest od razu powiem, że ja to zdjęcie rzeczywiście. Ja tutaj nic nie. Aranżowałem, tylko to, co zastałem w terenie, tak zrobiłem zdjęcie. I tutaj widzimy, że bardzo blisko jest, to jest w zasadzie od razu pod drzewem. Jakbyśmy podnieśli głowę w stronę korony drzewa i byśmy popatrzyli dokładnie na, na to, co jest nad nami, to byśmy zobaczyli właśnie gniazdo, a tuż od razu pod drzewem była właśnie taka kosteczka i skorupki. Skorupki były jajka, oczywiście krogulczego, właśnie, bo to było gniazdo krogulców i e, to jest właśnie takie pobite skorupki z jajek młodych krogulców. One się wykluły tam w ogóle w, w liczbie aż pięciu. Natomiast e, tutaj mamy po drugiej stronie jakąś część ofiary krogulca. Krogulce w dużej mierze polują na ptaki, ale nie tylko. E, przede wszystkim jednak uganiają się za ptakami e, i być może właśnie jest to jakaś kosteczka małego ptaka, zapewne jakiegoś pewnie śpiewającego, która została obiedzona i zapewne z tego gniazda zrzucona. A to z kolei są miejsca, które odnajdywałem też w pobliżu gniazd, na przykład w pobliżu gniazda jastrzębia, ale nie tylko, bo też i w pobliżu właśnie gniazda na przykład krogulca, kiedy szedłem przez las, to napotykałem, ale nie tylko, bo czasami można w różnych innych miejscach znaleźć coś takiego. Wcale nie trzeba być gdzieś w pobliżu gniazda, żeby coś takiego zobaczyć, bo można właśnie znaleźć takie różnego rodzaju pióra. I te pióra, no to widzimy, że one sobie tak po prostu nie wyleciały, tylko ptak zwyczajnie został skubany. Te pióra też bardzo często są wyrywane, wręcz wycinane z ciała zwierzęcia w związku z tym ciała ptaka w związku z tym ich. Końcowa część wygląda troszeczkę inaczej. Jest taka, jakby właśnie ucięta taka nożyczkami. No, ostre dzioby wiadomo ucinają pióra, a ptaki drapieżne pozbywają się właśnie piór, bo one są ciężkostrawne. W związku z tym, w związku z tym to. To jest usuwane z ciała ptaka. Natomiast, tak, tutaj właśnie widzę, tak zerknąłem tylko kątem oka, że tutaj pan Artur napisał o skuby. Tak, dokładnie, to są po prostu skuby. Ja tego nie powiedziałem, ale dziękuję za tą podpowiedź. I, i właśnie te, te, te pióra możemy zobaczyć często już z daleka widać, bo to jest po prostu taka grupa rozrzuconych chaotycznie piór. I widać, że tutaj jakiś ptak po prostu zakończył swoje życie. Na dwóch zdjęciach pierwsze z prawej i w środkowe to jest oczywiście sójka, a po prawej, pierwsze z lewej, przepraszam pierwsze z lewej i środkowe to jest sójka, pierwsze z prawej to jest jakiś dzięcioł na pewno. Podejrzewam po rozmiarach, że pewnie był to dzięcioł duży. Także tutaj właśnie zakończył swoje życie. Takich zdjęć mam dużo więcej, ale tutaj tylko kilka właśnie tutaj właśnie je chciałem zaprezentować. A tutaj jeszcze mamy takie bardzo ciekawe takie bardzo ciekawe jeszcze zdjęcie, bo na, prawym, na prawej stronie widzimy jeszcze, to był grzywacz, to, było, to były pióra po grzywaczu pozostawione. Natomiast jeżeli chodzi o Prawą stronę i to zrobił jastrząb akurat. Tam to właśnie było dzieło jastrzębia. Natomiast jeżeli chodzi o prawą stronę, to jest coś, co ja nie mogę zidentyfikować. Nie wiem. Podejrzewam, że to może być jakiś na przykład śpiewak może, ale nie mam tu 100% pewności dokładnie, jaki to był ptak, ale widzimy, że to jest taki cały pęczek piór i te wszystkie pióra zostały wyrwane z piersi ptaka. Na pewno to był drost. O, możemy tak powiedzieć. To był jakiś drost. Ale dokładnie jaki, to niestety ciężko mi tutaj to rozpoznać. No i też na pewno, raczej, no, trzeba się spodziewać, że zakończył tutaj swoje życie. Aczkolwiek ciekawe, bo ja w. Ok a nie, przepraszam, w okolicy były jeszcze inne pióra rozrzucone. Tak, były, były. Także to jest tylko taka, yy, taki ciekawy element, który zobaczyłem, bo to nie zawsze można zobaczyć taki właśnie cały pęczek. No to była taka kulka wręcz, taki o, i to mniej więcej było no, tej wielkości. Także całkiem, całkiem spore. Yy. A tu z kolei mamy zupełnie inne środowisko, już widać. To jest pole, no a na polu już chodzą też, i pojawiają się też inne ptaki, niekoniecznie takie leśne. I tu mamy pióro barżanta. Pióro barżanta, po prostu, ja też je tak, jak znalazłem, tak sfotografowałem. To też nie jest nic jakiegoś aranżowanego. Na środku pola po prostu sobie leżało pióro barżanta. I to jest też zupełnie inny sposób gubienia piór, bo oczywiście wiadomo, że Często ptak, właśnie pióra możemy znaleźć w postaci takiej wyrwanej, wygryzionej z ciała ptaka, natomiast mogą być po prostu takie pojedyncze, które wypadły, bo ptaki przecież zmieniają swoje upierzenie i tutaj właśnie mamy, tutaj mamy właśnie zupełnie inny przykład. Bo przecież trzeba pamiętać o tym, że no wiadomo, ptak kiedy się. Pierzy, to nie gubi wszystkich piór nagle, prawda? Tylko to jest y, y, sukcesywna wymiana, no po to, żeby nie utracił zdolności do latania. Chociaż w przypadku na przykład kaczek, to rzeczywiście one mają takie momenty w swoim życiu, że rzeczywiście przestają latać. Mają takie, y, taki czas, że tracą możliwość w ogóle do latania. Natomiast no, tutaj widzimy pojedyncze pióro, Wypadło, ptak zgubił, może mocniej uderzył, prawda, skrzydłami, może się przestraszył. Y, może też na przykład zaatakował jakiś drapieżnik, drasnął, prawda? Tylko, ale ptak uszedł z życiem, natomiast no, pióra poleciały. Takie sytuacje też się y, zdarzają. Y, także to jest właśnie takie pojedyncze pióra też możemy odnajdywać. Ale jeżeli znajdziemy grupę piór rozrzuconych. Należących do no, tego samego jednego ptaka, tego samego jednego gatunku, prawda? No to mamy pewność, że mamy do czynienia właśnie z takim oskubem, czyli najczęściej właśnie ptakiem drapieżnym, który po prostu dorwał się do, złapał ptaka, żeby go zabić w celach właśnie konsumpcyjnych. A tutaj mamy też, no możemy się natknąć na takie może mało przyjemne obrazki, ale to też jest właśnie wręcz no, cały ptak. Widzimy, to też sójka. Która padła ofiarą, no właśnie, nie wiem czyją, tak naprawdę. To było na ogródku. To mogło być na przykład, równie dobrze był, był mógł być kot. Tak? To był taki ogródek, takie, taka była, to było w dzielnicy na Wawrze w Warszawie, czyli takie miejsca, gdzie jest bardzo dużo właśnie działek. I przy domku jednorodzinnym właśnie na ogródku leżała taka martwa sójka. Więc tu mogła równie dobrze paść ofiarą kota, bo koty też bardzo dużo ptaków mordują. No, ale czasami te szkielety są już tak yy, w takim stanie, że nawet nie możemy rozpoznać dokładnie, co to był za ptak, yy, albo jakie było to zwierzę, bo też czasami znajdujemy jakieś fragmenty tylko. Natomiast tutaj mamy stuprocentową pewność, że to jest sójka. Widać to po wielu cechach, a najbardziej charakterystyczna to to takie piórko z takimi barwami błękitnymi, delikatnie przebijającymi się białymi i czarnymi. No, jeżeli chodzi o fragmenty zwierząt, to możemy też na przykład napotkać coś takiego, co tutaj widzimy. To jest fragment wręcz skóry kawałka jeża. Czyli ten jeż został, niby ma dobrą broń, prawda, potrafi się bronić. Jeż, dobrze wiemy, stroszy te kolce, zwija się w kulkę, ale jak widać, niekoniecznie zawsze udaje mu się e, obronić przed e, drapieżnikiem. I tutaj jakiś jeż po prostu zginął, stracił swoje życie. Natomiast mm, kawałek skóry z tymi kolcami, te kolce, to jest nic innego jak przekształcone włosy, został. No i udało mi się właśnie coś takiego znaleźć, sfotografować. A to już mamy zupełnie coś innego, bardzo ciekawego, bo ptaki drapieżne, sowy, czasami też i ptaki, bociany na przykład niektóre ptaki, właśnie, pewnych rzeczy nie trawią, dlatego też one są usuwane. Ale jeżeli ktoś myśli, że to są odchody, to się grubo myli, bo odchody ptaka, no każdy z nas wie, że raczej wyglądają jak takie często bia... no każdy z nas na samochodzie na pewno widział, prawda? Jak wyglądają ptasi odchody. A to jest... to nie są odchody, bo są w ogóle wydalane przez przełyk, przez dziób, to co tutaj widzimy i to jest wyplówka. Czyli zwierzę po prostu je... To, co tutaj widać, po prostu wypluwa, i to jest właśnie taka kubka niestrawionych różnych elementów ciała innych zwierząt. I to może być najczęściej sierść, pióra i kości. I to wszystko jest zmielone razem, tak złączone. I właśnie usunięte, wyplute. Bardzo często, na przykład, jak jesteśmy pod gniazdem jakiegoś właśnie ptaka drapieżnego, albo pod dziuplami słów, na przykład, to możemy coś takiego zaobserwować. No i to jest właśnie, ja taką właśnie wyplówkę puszczyka znalazłem właśnie pod dziuplą. Po prostu popatrzyłem tylko pod nogi i wcale długo nie szukałem, wystarczyło właśnie coś takiego. Chwila uważności i można było znaleźć. Także to mamy wyplówkę puszczyka. A to z kolei jest, proszę zwrócić uwagę, że zdjęcie trochę podobne do tego, co było wcześniej, przy okazji tej skorupki, tej kości. I to jest właśnie też pod tym gniazdem krogulca. To jest z kolei wyplówka właśnie krogulca. I tu widzimy z kolei, że ona ma troszeczkę już inną konsystencję, inny trochę kolor. I tu dominują pióra w bardzo dużej mierze. Pióra, no bo tak jak powiedziałem, krogulce, w dużej mierze właśnie te pióra. Zjadają, ale też powiedziałem, że one mogą właśnie, jakby robią te oskuby, czyli usuwają z ciała. Martwego ptaka usuwają, właśnie często przecinają swoim dziobem, przecinają po prostu te, te, te pióra. No mogą też wyrywać, prawda? Ale często właśnie, ja, ja mam w ogóle takie pióra, które zostały właśnie podcinane przez krogulca. Krogóle po prostu odcinał i parę takich piór sobie zachowałem, żeby właśnie pokazywać. A tutaj z kolei mamy, jak tak się w zasadzie przyjrzymy. Wiem, że teraz może całe szczęście, że walorów zapachowych nie czuć może i dobrze. Natomiast no, możemy się przypatrzeć z bliska, jak, bo powoli przechodzimy już do odchodów. Mieliśmy trochę o wyplówkach, ale mówię, wyplówki nie są odchodami, a tutaj przechodzimy do odchodów, parę chciałbym pokazać. No bo odchody to. Czasami mówimy kupa, a dla przyrodników jak zobaczą coś takiego, to można powiedzieć, że to jest kupa szczęścia, bo w zasadzie bardzo dużo możemy się o zwierzęciu dowiedzieć, mając właśnie takie kupy, czyli odchody. I nazwijmy to tą właśnie kupę szczęścia, szczególnie jak zobaczymy na przykład kupę takich takich... No, w drapieżnikach, prawda? To wtedy może rzeczywiście być dla nas dobry znak, bo wiemy, że tędy przechodziło takie zwierzę, możemy zobaczyć, co zjadło takie zwierzę. Także wiele informacji te kupy w sobie zawierają. I tutaj, jak się tak przyjrzymy, to myślę, że mogę użyć spokojnie takiego porównania, że no, to trochę jest nawet i podobne do tej takiej kupy ludzkiej, bo rzeczywiście jest pewne podobieństwo. My też przecież wszystko zjadamy i tutaj mamy właśnie kupę dzika. No dzika, czyli zwierzęcia też wszystkożernego. One są dosyć łatwo rozpoznawalne, bo one są właśnie tak jakby takie Kulki ze sobą, nie wiem czy kulki to jest dobre określenie, ale takie kawałki ze sobą połączone, tak jakby ktoś na przykład e, robił takie placki plastelinowe i te plast, tą plastelinę tak złączał ze sobą. Te, te takie krążki, takie, takie placki plastelinowe, jakby łączyć ze sobą. Trochę to tak właśnie wygląda. I tutaj właśnie widzimy e, dokładnie tego, jak się zwrócimy uwagę, to widać że dokładnie, są takie placki ze sobą połączone no i możemy na przykład wyczytać czasami co takie zwierzę jadło e, to był dzik a tutaj mamy z kolei kuna no, kuna z lisem to w ogóle są zwierzęta które lubią robić ze swoje kupy w takich bardzo widocznych miejscach też widać że to musi być na pewno jakiś drapieżnik no bo przy poprzedniej kupie no średnio to było widoczne przy wypluwce krogulca było widać że tam są resztki piór a tutaj widzimy masę włosów no i wiadomo kuna Poluje na zwierzęta, w związku z tym zjada ich jakieś części ciała te okrywowe, yy, czyli też włosy, prawda? I tutaj właśnie są takie niestrawione włosy, wydalone przez kunę. To w ogóle było bardzo ciekawym miejscu. Naprawdę muszę powiedzieć, że i tak się cieszę, że w ogóle to zdjęcie mi się zachowało, bo to jeszcze jest z tego starego telefonu, ale ja to zdjęcie akurat komuś wysyłałem i tylko dlatego właśnie mi się zachowało. Ale to było bardzo ciekawe miejsce, bo to zdjęcie wykonałem. Nad takim kanałkiem, przez ten kanałek, przechod... znaczy upadło nad ten kanałek drzewo powaliło się i to drzewo stanowiło taki mostek nad tym kanałkiem. I ja wszedłem na ten kanałek i jak przechodziłem, to właśnie na samym środku, idealnie na środku, właśnie była taka kupa kuny. Także nawet miałem właśnie takie inne zdjęcie, które lepiej to obrazowało, no ale niestety i tak się cieszę, że to mi zostało. Natomiast mamy tutaj właśnie taką, taką kupę, która została na samym środeczku tej kłody pozostawiona i to jest Kuny tak lubią robić i zaraz będzie o tym, o tym więcej. Zaraz więcej pokażę takich przykładów. Proszę bardzo, mamy kolejną taką kupę, troszeczkę już inna konsystencja, trochę inny skład. Widać, że tu jest też ścieżka taka wydeptana. Tutaj mamy. Tutaj mamy właśnie takie niecierpki i wśród tych niecierpków jest taka dróżka, wiadomo, że zwierzęta tam przechodzą, to też jest powalona kłoda i na powalonej kłodzie nic innego jak właśnie takie odchody. Lisy też tak lubią robić, zauważyłem i... Też często właśnie możemy zaobserwować takie odchody gdzieś tam na takim bardzo widocznym miejscu. Kuny też to robią w takich bardzo widocznych miejscach i też również zauważyłem, że wydry. Ale jeżeli chodzi o wydry, no to, to już musimy zmienić środowisko na bardziej wodne, prawda? I jeszcze no akurat odchodów wydry mi się nie udało chyba jeszcze znaleźć, albo być może właśnie miałem w tych niestety utopionych, zaginionych zdjęciach. No już nie pamiętam, co się straciło, to już trudno. A tutaj mamy również, dalej cały czas mamy kunę i tutaj właśnie też jest bardzo dobrze widoczna, widoczna taka no, to co, to co się znajduje, to z czego ta kupa jest złożona. Widzimy też jakieś włosy, jakieś resztki kości. Bardzo ciekawie to, 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 to wyglądało, też w bardzo wyeksponowanym miejscu, bo podobnie jak poprzednio, to była taka kłoda, ogromna drzewa, i na środku tej kłody bardzo się rzucało to w oczy. Także sfotografowałem taką, taką kupę. No, a tutaj, właśnie to, co mówiłem, Kupa Szczęścia, czyli mamy właśnie. Mamy tutaj odchody wykonane przez wilka. To właśnie zrobił wilk. To było akurat w parku narodowym i też na drodze. To było na drodze i widać tutaj, że mają taki wrzecionowaty kształt właśnie tym się charakteryzują te wilcze i one mają też bardzo dużą zawartość właśnie jak to u drapieżników. Przede wszystkim tych włosów. Podob wcześniej pokazywałem właśnie kunę. A tutaj mamy właśnie takiego, taki, taki, taką kupę wilczą. A teraz mamy bobki. Jeszcze pora na bobki. I to jest to zdjęcie w ogóle zrobiłem bardzo blisko. Tej kłody, o której przed chwilą Państwu mówiłem, przez którą przechodziłem i tam były właśnie te odchody kuny, to tutaj właśnie e, były z kolei odchody łosia, dużo większe. One są już dosyć, no one mniej więcej są takiej wielkości, e, całkiem jasne. Tu niestety wyszły na tym zdjęciu dosyć ciemne, ale one całkiem jasne wtedy akurat były. Y, no i naprawdę było dużo. No, to, było, to było mniej więcej to, co tu jest na tym zdjęciu to było coś takiego, także taka duża. Kupa bobków, jak można było powiedzieć, i one rzeczywiście są dosyć duże, dużo większe niż na przykład u sarny. A u sarny wyglądają tak. To są w ogóle te, te które tutaj prezentuję. To w zasadzie jeszcze były ciepłe, to dosłownie, bo to widziałem, właśnie jak. Sarna była w trakcie ich robienia, po czym sobie poszła dalej. Jak tylko odeszła, ja podszedłem, zrobiłem zdjęcie. Także też, jakby stuprocentowa pewność, co to za zwierzę zrobiło. I tak właśnie bardzo często ja lubię właśnie fotografować tropy, bo wtedy nie mam żadnych wątpliwości. Bo czasami prawda, zastanawiamy się, kurczę, czy to na pewno to zwierzę, czy nie to. I to rodzi bardzo wiele różnych. Dylematów, dlatego też nazwałem ten wykład, że to są tajemnicze, bo hmm. niosą często ze sobą różne tajemnice, te właśnie ślady. Natomiast Tutaj nie ma, nie ma w ogóle cienia wątpliwości, jak widzimy, że dane zwierzę właśnie w jakimś miejscu było, coś zrobiło. I to są właśnie dużo mniejsze, już mniej więcej tej wielkości, takie bobki sarnie. To też, tu mamy ułatwienie, bo mamy jeszcze tropy, także mamy tropy właśnie z takimi bobkami. Zimą widoczne, także wyraźnie też mamy pewność, że to na pewno zrobiła właśnie sarna. A tutaj z kolei już trochę inne kupy, i tutaj muszę powiedzieć, że co do tej lewej to trochę nie jestem pewien, ale może zacznę mówić od tej prawej. Prawa przedstawia. To, co mówiłem wcześniej, że niektóre zwierzęta lubią tak na środku drogi, tak wyeksponować, żeby było widoczne, żeby nie było wątpliwości żadnej, że to tutaj jest, no to jest też forma, forma znacza, znakowania terenu, i tu właśnie do tego do, do doszło. To, był, to była, to jest kupa lisia. Lis tutaj właśnie wyszedł, zrobił na samym środku taką kupę i i sobie odszedł. Natomiast to pokazuje, właśnie, żeby zwrócić uwagę, że czasami gdzieś tam na środku, nawet tych naszych dróg, naszych szlaków, też się pojawiają odchody, i nie trzeba gdzieś ich daleko poszukiwać. I lewe zdjęcie właśnie to pokazuje, bo to z kolei zdjęcie zrobiłem w Tatrzańskim Parku Narodowym, jak szedłem. Już nie pamiętam nawet, jaki to był szlak, ale to akurat były takie drewniane schodki, i między tymi drewnianymi schodkami, proszę bardzo, mamy wielką kupę. I ta kupa, właśnie to ona była naprawdę całkiem spora mniej więcej tej wielkości. I jak to niektórzy się śmieją, to jest torcik jagodowy, bo tu jagody rzeczywiście się bardzo przebijają. Taki kolor błękitny widać, taki zielonkawy i trochę właśnie błękitny. I no tu nie ma cienia wątpliwości, że to na pewno są jagody. No i teraz no, trochę to sugeruje, że może to być właśnie kupa niedźwiedzia, bo raz, że dosyć duża. No, Sama konsystencja jak ona wygląda taki wygląd, no i też to, że właśnie było bardzo dużo jagód, a to był właśnie moment, kiedy jagody oczywiście występowały. W związku z tym myślę, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. i też pytałem właśnie tutaj większych znawców od siebie i no, jest takie prawdopodobieństwo, że duże nawet, że to właśnie jest kupa. Kupa niedźwiedzia, ale stuprocentowej pewności niestety nie mam. To tylko pokazuję jaką taką ciekawostkę. To zdjęcie mi się bardzo podoba, bardzo je lubię, ponieważ ja już wiele takich miejsc widziałem. To już kończymy z odchodami, przechodzimy do nowych rodzajów śladu, czyli takie legowiska, tak byśmy to określili. I to jest właśnie legowisko. Legowisko sarny. Sarny bardzo lubią leżeć bezpośrednio na ziemi. Nie wiem dlaczego, skąd to się bierze, dlaczego ona sobie upodobała, akurat ziemię, a bo one właśnie rozgarniają liście, ściółkę, mech, prawda, i kładą się bezpośrednio na ziemi, tak jak to tutaj widzimy. Nawet jak jest zima, to one tak robią. Zresztą widziałem nawet wczoraj, coś, przedwczoraj, przepraszam, właśnie coś takiego, że one rozgarniały i kładą się bezpośrednio na ziemi. Dlaczego tak robią? Nie mam za bardzo pojęcia. Nie wiem, z czego to wynika, ale czasami można też tutaj właśnie mieć jeszcze pewność, że to jest na pewno sarna, bo nawet można zaobserwować też tropy w tych miejscach. One też zostawiają swoje odciski. A raz, nawet mi się zdarzyło, nawet nie raz, więcej, zdarzyło mi się, że nawet był bardzo dobrze widoczny mocz. Takich zdjęć chyba niestety nie mam, bo też właśnie być może utonęły z tym moim telefonem. Natomiast Widziałem już takie miejsca, że ten mocz, właśnie tam, też jest taka, taka kałuża. Czasami, nawet jeszcze taka, taka dosyć ciepła to się też zdarza. I co ciekawe, tutaj mamy właśnie taką, takie regularne kółeczko. To jest takie regularne kółeczko. Bardzo mi się spodobało, że to jest w zasadzie tak jakby środek wbit cyrkiel i otoczyć właśnie kółeczko, i to jest pięknie, właśnie idealnie zrobione. Jeszcze czegoś takiego nigdy nie widziałem, więc od razu jak tylko to zobaczyłem, to sfotografowałem takie idealne właśnie koło. A tu mamy z kolei już trochę większą taką wyrwę wręcz w ziemi zrobioną. No i to jest już po, yy, po dziku. Tu, tu właśnie le, nawet widziałem, jak tutaj dzik sobie leżał. Także tutaj nie ma cienia wątpliwości, jakie zwierzę to zrobiło. Yy, takie właśnie legowisko. No nie powiedziałbym, że to jest barłuk, bo barłuk to raczej jest związany z młodymi dzikami, yy, ale właśnie takie, nazwijmy to legowisko, takie takie, powiedzmy, yy, miejsce na na odpoczynek, na przykład jakiś poobiedni, prawda, to one sobie właśnie tutaj zrobiły coś takiego i też fajnie, bo one się tak trochę w zagłębieniu takim leżą, więc je słabiej widać, one się dosyć dobrze maskują, także to jest też dobre, bardzo ciekawe miejsce dla dzików. A tutaj z kolei przejdziemy do, do nowych już śladów, parę właśnie pokażę. Troszeczkę zmieniamy już kategorię, bo no, nie chcę powiedzieć, że będziemy mówili o mieszkaniach, bo generalnie gniazda raczej nie są ptasimi Mieszkaniami, bo one służą tylko do tego, żeby złożyć jajka, żeby wylęgły się tam ptaki, żeby je wykarmić i w zasadzie one opuszczają gniazda i dorosłe ptaki już później tam nie wracają. Może jakimś szczególnym przypadkiem mogą być ewentualnie dziuple. Ale zostawmy dziuple, chociaż też to są fantastyczne ślady. A w zasadzie muszę powiedzieć, że ja nawet zapomniałem o dziuplach, przecież i w ogóle nie zawarłem ich tu w prezentacji. A też spokojnie mógłbym. Ale to może będzie na kiedy indziej. Natomiast yy, mamy tutaj gniazdo. No to jest gniazdo takie bardzo misterne. Widzimy, że z dziebełka z sobą połączone bardzo taka czasochłonna praca i wymagająca. Wiele, wiele czasu, wiele energii też, bo trzeba przylecieć z każdym tym zdziebełkiem. I mamy gniazdo wielkości dosłownie, tak, dłoni dorosłego człowieka, no może troszkę większe, ale już takie jak dwie dłonie, to na pewno nie. To naprawdę było male, maleństwo. Pięć jajeczek i tam było, to było gniazdo kapturki. To jest kapturka, albo inaczej. Pokrzewka czarnoubista, różnie jest nazywana, i właśnie ten ptaszek gnieździł się bardzo nisko. To było w pokrzywach zrobione gniazdo, niewidoczne w ogóle, praktycznie. Ja tylko się zorientowałem tylko po tym, że tam ptak wyleciał stamtąd. Ja przechodziłem akurat przez las. Przez ten fragment lasu, on akurat, ten ptaszek, akurat tam wyleciał, i mogłem się, mogłem się zorientować. A w ogóle, wcześniej, to po, po wskazał mi tą lokalizację mój kolega, który akurat, który mam nadzieję, w ogóle ze mną tutaj kiedyś będzie i będzie mówił o gryzoniach, ale to już inna sprawa. Natomiast. On mi wskazał właśnie, mówi, że słuchaj, widziałem jakiegoś ptaszka, zerwał się tam, wyleciał, idź to sprawdzić. No i ja za jakiś czas, żeby już niepokoić, nie niepokoić tego ptaszka, za jakiś czas poszedłem tam i rzeczywiście zerwał się. I ja nie widziałem tego gniazda, widziałem mniej więcej skąd i zacząłem szukać, delikatnie pod liściami zacząłem szukać. Znalazłem, szybko zrobiłem zdjęcie i się oddaliłem, żeby już tego ptaka nie niepokoić, żebym nie... Nie powodować jakiegoś niepotrzebnego zagrożenia. No i ten ptaszek chował się młodych. Ja mówię, nie, nie chciałem tam chodzić, za bardzo im nie przeszkadzać, więc wiem, że po jakimś czasie tylko się tylko jedno zostało w gnieździe, bo, bo tam akurat byłem już po jakimś czasie, żeby zobaczyć, czy w ogóle jeszcze są te ptaki. No i okazuje się, że był tylko jeden, więc nie wiem, czy po prostu reszta, ale raczej wydaje mi się, że niestety została przez jakiegoś drapieżnika zjedzona. Także, no niestety, Gniazdowniki często właśnie tak, e, tak, tak kończą. No, niestety śmiertelność wśród tych małptaków jest bardzo duża, ale właśnie nie zachęcam do tego, żeby jakoś nadmiernie chodzić i oglądać. Tak? Jak wiemy jakieś, znam jakieś miejsce, to mówię, zobaczmy. I dajmy tym taką spokojnie, one sobie spokojnie, spokojnie wylęgną, te, wychowają, wykarmią te, te młode. Także gniazda. Gniazda to jest bardzo ciekawy, właśnie temat. Możemy dużo gniazd różnych zaobserwować. Mamy po lewej stronie, widzimy gniazdo krogulca. To jest właśnie gniazdo, o którym wcześniej mówiłem. Można zapytać, właśnie bo powiedziałem też przed chwilą, żeby nie podchodzić pod gniazda. Jasne, że tak, oczywiście. Jeszcze zależy też, jaki to jest okres. Proszę pamiętać o tym, że szczególnie właśnie w okresie lęgowym, kiedy gniazdo już jest puste, spokojnie możemy tam podchodzić. Tam ptaka nie ma, tam on nie będzie przylatywał. Natomiast no, z tym gniazdem właśnie trochę był problem, bo to gniazdo, chcąc, nie chcąc i tak musiałem tam przechodzić, no ale to już niestety krogulec sobie taką lokalizację wybrał, bo to było przy drodze. Bardzo niedaleko drogi, takiej spokojnej, tam był mały ruch, niewiele ludzi przechodziło. Nie było jakoś specjalnie, zresztą one nawet nie zwracały uwagi, jak ludzie przechodzili, bo obserwowałem już takie sytuacje, ale to było bardzo, bardzo blisko drogi, więc wystarczyło stanąć na drodze i widziało się bezpośrednio to. Gniazdo, także gniazdo krogulca. A tutaj z na kolejnych fotografiach mamy już dużo większe gniazda ptaków drapieżnych. No ptaki drapieżne budują swoje gniazda gdzieś wysoko na drzewach także tak żeby były takie niedostępne. Proszę pamiętać o tym, że też wokół gniazd są strefy ochronne. W związku z tym tam nie można się szczególnie w tym okresie lęgowym nie można się zbliżać, ale mówię, no czasami jest to bardzo trudne, bo na przykład te ptaki wybierają sobie gdzieś na miejsce na gniazda, gdzieś blisko na przykład dróg czy miejsc uczęszczanych, albo czasami po prostu bezpośrednio no, możemy się przez przypadek natknąć, prawda? Tak jak ja na przykład czasami przechodzę nie patrzę o rany. jest gniazdo, prawda? No wiadomo, celowo tam nie chodzę, no ale przechodziłem, akurat było, więc szybko robię zdjęcia, tak, żeby tylko właśnie mieć taką, yy, mieć właśnie w archiwum takie zdjęcia i się oddalam, żeby tym ptakom nie, nie przeszkadzać, szczególnie właśnie w okresie lęgowym, no bo jak nie ma już okresu lęgowego, tak, no to. Nie narażamy tych ptaków na, na, na stratę lęgu, na to, że właśnie odlecą i tak dalej. No mówię, to jest inna sprawa z ptakami drapieżnymi, które mają wokół swoich gniazd całoroczne nawet strefy ochronne i czasami one wynoszą nawet paręset metrów, także na przykład 200 metrów, prawda? Także nie można się tam w ogóle zbliżać wokół, do, 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 tych, do tych gniazd. Ale jak je wypatrzymy, mamy, prawda, aparat, dzisiaj możemy się możemy korzystać właśnie z zdobyczy techniki, więc jak taki skorzystamy z zooma, prawda, rozsuniemy aparat i możemy właśnie tylko ściągnąć takie gniazdo, zrobić zdjęcie, czyli jest to taka metoda bezinwazyjna, w ogóle tam nie wchodzimy. Powiedziałem, że będę mówił dzisiaj jeszcze o borsuku i to jest właśnie ten moment, kiedy wracamy do borsuka, one tworzą nory, oczywiście zapomniałem też zrobić tutaj nory dla porównania lisiej, ale to mówię, będzie może na kiedy indziej, natomiast tutaj mamy takie Yy, taką norę, borsuka i te borsuki, no tu, wiadomo, widać, jest wejście yy, przy drzewie. Czasami, jak drzewo w ogóle poleci, to tworzy się wyrwa i one tam dalej to rozkopują. Takie przykłady. Aha, to zaraz będzie. Tak, zaraz będzie. To będzie na następnym slajdzie, także ja to pokażę. Ale tutaj chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na zdjęcie po lewej stronie, bo ono pokazuje taką rynnę. To jest taka rynna, i te zdjęcia, które tutaj są, to jest to, co powiedziałem wcześniej, to jest dokładnie to miejsce, które wcześniej, o którym wcześniej mówiłem, pokazywałem, że jest ten, ten bezczarny, tak, który tam wyrósł, to, to jest po prostu z innej strony zrobione zdjęcie i te takie ukształtne rynny, takie leje, to jest nic innego jak właśnie taki, taka droga, którą się porusza Porusza borsuk, bo on właśnie często jak idzie to wręcz no tak powłóczy tymi swoimi krótkimi nóżkami, prawda? I czasami też na przykład chodzi tyłem, ściąga ten materiał do swojej nory, później wyciąga czyści i tak dalej. I właśnie tam się tworzą takie leje wielkości właśnie borsuka, tak, żeby on się mógł idealnie tam zmieścić. Także bardzo ciekawe, bardzo ciekawe miejsce. Po tym też możemy rozpoznać, właśnie, czy to jest na przykład nora borsuka, czy właśnie lisa. A tutaj mamy właśnie też te przykłady, o których mówiłem, czyli zwracamy uwagę na dwa zdjęcia widoczne po, po lewej stronie i środkowe zdjęcie, bo to jest nic innego jak po prostu drzewo poleciało, wyrwało trochę ziemi, trochę korzeni. Borsuki, borsukom się to bardzo spodobało i zrobiły sobie po prostu tam swoje nory. Także tak właśnie drzewo, natura czasami pomaga. Borsukom. Natomiast po prawej stronie fotografia pokazuje nic innego jak po prostu takie sznyty po brzytwach, czyli po pazurach bardzo ostrych borsuków. I borsuki czasami właśnie pozostawiają na takich leżących kłodach swoje ślady, swoich swoich łapek. A tutaj widzimy w ogóle takie miejsce, które sobie borsuki bardzo upodobały. Tutaj widzimy też jest obok nora, ale też było powalone drzewo, taki świerk i na tym świerku, który już widać, już jest taki trochę zgrzybiały, to też zazieleniały, tam właśnie borsuk zrobił sobie taki drapak. No i ten drapak to jest nic innego jak po prostu takie miejsce, gdzie on sobie właśnie drapie i Yy, korzysta trochę z tego, jak można by powiedzieć niczym, jak, jak kot domowy, prawda? Mają te drapaki. To tutaj właśnie też, to wszystkie te rysy, właśnie pochodzą od pazurów borsuczych. O nic innego, nie, nie, nie mogę. Jeszcze tutaj nie mogłoby zabraknąć tutaj również i kreta. Oczywiście kretowisko, które było tutaj, akurat pamiętam, było dosyć świeże, bo ta ziemia wyglądała na bardzo świeżą. Swoją drogą opowiem taką jeszcze bardzo ciekawą historyjkę, jak to narodził się krecik, ta bajka czeska. Ach jo, prawda, wszyscy znają doskonale, wiedzą, zna, znamy krecika. I krecik narodził się właśnie, jego pomysłodawca, poszedł do lasu, szukał inspiracji w środowisku leśnym i chciał znaleźć jakieś zwierzę, które nie będzie takie Disneyowskie. I szukał czegoś oryginalnego i w pewnym... I to był taki dzień, że nie za bardzo miał jakiekolwiek ciekawe pomysły, nic mu nie przychodziło do głowy. W pewnym momencie upadł. Spojrzał pod nogi, było kretowisko. Pomyślał, no tak, krecik. No i tak właśnie się narodził krecik. Ten... Właśnie człowiek stworzył cały cykl bajek o kreciku. A właśnie kretowiska też możemy w lesie jak najbardziej spotkać. To było gdzieś w ogóle, ku mojemu zaskoczeniu, gdzieś w ogóle w środku lasu, zdala w ogóle gdzieś od ludzi, ale też się zdarza jak najbardziej. I to było właśnie, mówię, świeże, bo czasami już jest właśnie ta ziemia taka... Inaczej też wygląda, taka, jest wysuszona, no to wtedy właśnie wiemy, że już to kretowisko jakiś czas jest. A to było, nie wiem, może poprzedniego dnia jak tam przechodziłem, może właśnie powstało. Bardzo ta ziemia jeszcze była taka wilgotna. A to też mamy z kolei kreta. Tylko tu właśnie mamy taką sytuację, kiedy to zdjęcie bardzo słabo oddaje rzeczywistość. Bo lepiej widać to może na prawym zdjęciu, bo na lewym to praktycznie nic nie widać. Niestety, chociaż starałem się to pokazać dobrze. Chodzi o to, że jak kret idzie, to drąży swoje korytarze, to ziemia się wybrzusza w tych miejscach i tworzy się taki, jakby tunel widoczny. I tu, na właśnie lewym zdjęciu, to jest na prawym też widać kretowisko i od niej właśnie taki kanał tylko niestety wtedy było bardzo ładnie bardzo piękny dzień taki słoneczny to było chyba lipiec jakiś no wakacje na pewno to były no i niestety to było bardzo słabo tutaj widoczne w związku z tym niestety ale nie za bardzo mogę Mogę tutaj się pochwalić tym zdjęciem, no chciałem pokazać, ale to widzę słabo tutaj, no nie jest dobrze widoczne, ale trudno. Tylko chciałem napomknąć, że właśnie poza kretowiskami również jeszcze te korytarze mogą być widoczne. I proszę Państwa, doszliśmy do ostatniego slajdu. O, dokładnie wychodzi nam półtorej godziny, także bardzo ładny czas. I opowiem jeszcze, to jest z kolei mrówkolew, mrówkolew, tak się nazywa to zwierzątko, a właściwie larwa tutaj buduje, pozostawia bardzo dobrze to pokazuje to prawe zdjęcie malutkie. Bo czasami możemy znaleźć takie bardzo ładnie zrobione lejki w, na piasku, to tylko na piasku będzie. I co to jest? To jest pułapka. Bo właśnie zwierzęta potrafią też stosować pułapki. Nie tylko pająki budują swoje sieci. Swoją drogą też mógłbym tu zawrzeć, bo to też jest pewnego rodzaju ślad. Ale mówię o pajęczakach, o owadach. Raczej się tutaj nie skupiałem, chociaż chciałem zawrzeć właśnie. To, ponieważ te lejki piaskowe, ponieważ to jest no, takie nietypowe, wiele osób się zastanawia, co to takiego może być, i bardzo nieznane jest to, więc chciałem to dlatego pokazać. Mrówkolew tworzy takie właśnie drobne lejki w, w ziemi i larwa, może tak, larwa, bo to nie, nie dorosły owad, tylko larwa. I jak, jaka to jest pułapka, jak to działa? No, to jest wiadomo, piasek jest sypki, trudno się po nim poruszać i jak będzie sobie szła po tym piasku na przykład mrówka, mrówka sobie idzie, idzie, idzie spokojnie i załóżmy, że nie zauważy albo przez właśnie przez swoją nieuwagę, czy celowo nawet, wejdzie na skraj, na kraniec tego lejka i on jest tak zbudowany, że wiadomo, no tam się piasek osypuje. I co się wtedy dzieje? Momentalnie ona spada na dno tego lejka i na dnie czeka ją straszna rzecz, bo na samym dole jest zakopana właśnie larwa i ta larwa momentalnie, kiedy poczuje, że coś się sypuje, jakieś ziarenka piasku, to momentalnie wyskakuje i chwyta właśnie taką mrówkę. Ta mrówka praktycznie nie ma żadnych możliwości, żeby uciec, bo musiałaby się najpierw oswobodzić, z uścisku mrówkolwa, a następnie musiałaby się wdrapać na górę. No i niestety nie jest w stanie tego zrobić, dlatego też ginie. Także bardzo ciekawa pułapka. I jak ktoś chce zobaczyć, jak to działa, to można troszeczkę szukać tą larwę i delikatnie tam igiełką, czy tam patyczkiem, jakimś delikatnie dotknąć właśnie do krańca tego. tego tego lejka, i jak się posypią jakieś kawałki piasku, no to wtedy właśnie może ta larwa się pojawić. Także można co taki test, taki sprawdzian zrobić. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o cały nasz wykład. Ja pokazałem tutaj wiele różnych śladów, które udało mi się w ostatnim czasie, właściwie przez ostatni rok, odnaleźć jakieś ciekawsze właśnie sfotografować. Mam ich dużo więcej, ale oczywiście nie chciałem tutaj wszystkich pokazywać, bo i tak wyszło nam całkiem spory wykład, półtora godzinny. Natomiast teraz jeszcze tylko przeczytam, co tutaj Państwo napisali w, na czacie, co tutaj się, co tutaj się pojawiło. No dobra. O, tutaj panda Panda pisze, że yy, koło mnie łoś nie miał tyle szczęścia, żeby tylko zahaczyć o drut. Wsadził głowę w ogrodzenie szkółki z drutu, nie przeżył tego. No niestety, łosie czasami przeceniają swoje możliwości, a czasami my, niestety, też się przyczyniamy do tego, że łosie giną na ogrodzeniach. I to jest bardzo smutna, przykry widok i bardzo taka mm, śmierć, która. No, Długo przychodzi, niestety, i to cierpienie tego zwierzęcia niestety często jest dosyć długie i wygląda to w ten sposób, że łosie czasami one są bardzo wielkimi zwierzętami, więc przeskakują przez ogrodzenia. I Zdarza się tak, że zawisają na tych ogrodzeniach. Niestety w Warszawie też mamy takie przypadki. Najgorsze, jeżeli te, te ogrodzenia mają wystające takie druty, prawda? Te jeszcze takie zaostrzone. No to jest strasznie przykre, bo one się często nabijają. Jak się nabijają, jak dzikie zwierzęta, one nie czekają na pomoc, nie liczą na to, że ludzie im pomogą, a nawet jeżeli ludzie się w okolicy zjawią, to często się zaczynają jeszcze bardziej szamotać. Często, niestety, te wnętrzności im po prostu zaczynają wylatywać i one tak giną, albo przyjeżdża ktoś, kto po prostu je musi już dobić. No, przykre to są sytuacje, i tutaj właśnie też widzimy. Czasami, właśnie, zwierzę wsadzi gdzieś głowę, gdzie nie powinno. Sarny też przeciskają się przez ogrodzenia. No, smutne to są przykłady, przypadki. Widziałem takich naprawdę trochę. Bardzo to jest przykre, dlatego. Mi się wydaje, że warto budować tak, myśląc o ogrodzeniach, kiedy budujemy ogrodzenia, warto myśleć o tym, żeby były bezpieczne dla zwierząt, czyli nie miały tych ostrych elementów w ogóle żadnych. Po pierwsze, żeby miały takie prześwity, żeby mogły przejść, no na przykład, żeby jesz mógł spokojnie przejść, ale żeby sarna się nie zmieściła, prawda? W ten sposób. Wydaje mi się, że warto myśleć o tym, bo jednak no, pamiętajmy, że. Każde nasze jakieś tam decyzje, wybory właśnie wpływają później na życie zwierząt. No pewnie, że tak. Tutaj Piotrek pisze, że bobry z drzewo potrafią skierować jego upadek na przykład w stronę zbiornika wodnego. Jasne, one to są w ogóle zwierzęta, które bardzo dobrze potrafią sobie środowisko dostosowywać do własnych potrzeb. Także jasne, że tak, one oczywiście to robią i są przy tym bardzo, bardzo takimi, no śmiało można powiedzieć, bardzo dobrymi inżynierami. To jest taka prawdziwa inżynierska robota. Tu chyba domyślam się, że to była o wiewiórce, że z przydomowej szopki podebrały... Yy, orzechy. No tak, to się zdarza oczywiście, że tak. One, no wiadomo, też szukają pożywienia, gdzie się tylko da. Wiadomo, zwierzęta idą na łatwiznę, także tam, gdzie jest łatwe pożywienie, one tam pójdą. Dlatego też tyle się mówi o tym, żeby nie dokarmiać dzików, bo one jak raz dostaną, to one później raz, znowu kolejny raz przychodzą i przychodzą i przychodzą. W pewnym momencie przestają identyfikować człowieka z zagrożeniem, tylko z czymś, właśnie, tylko z jedzeniem właśnie. Tak, tu jest słuszna uwaga. Artur Nowiński pisze, że borsuki pogłębiają swoje nory z czasem, i potem można poznać ich wiek. Tak, rzeczywiście, jak jest na przykład bardzo jakaś rozbudowana, też już takie widziałem. Tworzące wręcz całe, można powiedzieć, takie osiedla borsuków. No to tak, rzeczywiście to wiadomo, że to jest z czasem zostało powstawane, ale yy, czy można określić ich dokładnie wiek? No nie wiem, czy tak łatwo by można było wiek określić i można na przykład powiedzieć, że o, ta nora ma powiedzmy tam 20 lat. No jeżeli Artur wie, to też proszę napisać, to ja chętnie się dowiem, bo wiadomo, ja też przez wszystkiego nie wiem, dużo się uczę. I, i, I może właśnie akurat czegoś nowego się dowiem. Byłbym bardzo zadowolony z tego. Yy, tak, tutaj jeszcze Artur pisze, że ssaki drapieżne odgryzają pił. Przepraszam, bo mi tu poleciało. Aha, tu. saki drapieżne odgryzają pióra, a ptaki drapieżne wyrywają. To znaczy, mówię, no ja widziałem na przykład krogulca, który właśnie też odcinał, tak? To były właśnie poodcinane przez krogulca, bo krogulec w zasadzie dorwał sójkę i od razu za, za, zabrał się za... Jej no, przygotowywanie do, do zjedzenia. Ale tak, faktycznie, no, ssaki. Saki też oczywiście mogą, mogą odgryzać. Jasne, że tak. Tylko że wtedy, jakby, proszę zwrócić też uwagę, że jednak. Taki drapieżne mają lepiej lepsze do tego do odcinania, mają lepsze możliwości. Bo łatwiej jest odciąć jednak dziobem niż zębem, prawda? Te dzioby są ostre, z łatwiej jest dziobem jak, dziob traktować jako nożyczki, prawda? niż po prostu zęby. Tak. Z ząb bardziej służy do rozrywania, do mielenia, prawda? <laughs> No tak, to drost to tak. Ustaliliśmy, że na pewno to będzie drost, ale dokładnie nie wiem, co to. Ale jeżeli y, Artur odgadywał to y, zanim powiedziałem, to brawo, bo tu wszystko się zgadza. Pióro drozda, gołąb grzywacz, później bażancica. Świetnie, bardzo dobrze. <laughs> Tak, i to domyślam się, że przybyło przy Bażancicy, że to nie jest oskup, jasne, że tak, to nie jest oskup, tylko właśnie to jest takie pióro, które zostało po prostu zgubione. Tak, o, tu Artur pisze, że mogła zgubić. Tak, koty zabijają często dla sportu, to prawda, czasami zabiją, ale nawet nie zjedzą. Bardzo dużo ptaków tak ginie. O, w lesie Bemowskim znaleziono wypluwkę syczka. O tym nie słyszałem, ale w ogóle jakby syczek był w Polsce, to byłoby głośno pewnie i to byłaby naprawdę wielka nowinka. Tak, oczywiście są też takie miejsca stałe, gdzie ptaki drapieżne oprawiają swoją zdoby, czyli tam że one regularnie w, te miejsca, w tych miejscach bywają, tam też można znaleźć, czy wyplówki można od razu znaleźć? Tego nie wiem, bo proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że wyplówka się tworzy od razu, tylko jednak to potrzebny jest pewny proces trawienia, więc ona jakoś później, ale tego, tego nie wiem akurat, czy tak rzeczywiście jest, ale no, na pewno pod gniazdami spokojnie można znajdywać. Tak, no i drapieżniki odznaczają teren odchodami. Jasne, że tak, to oczywiście. O proszę, tropy wydry na cmentarzu w A ciekawe, ale to tropy, tak? Tropy tam, ale. Co by tam robiła wygra? No, tu się nie zgodzę z tym, że to jest to legowisko sarny, ponieważ sam widziałem właśnie takie miejsca, jak one sobie tam właśnie leżały. Także. Ale wyjadać też, jasne, mogą, mogą oczywiście też wyjadać, pewnie, że tak. Jak szukają czegoś do zjedzenia, to jak najbardziej. O, dobre pytanie, czy dzikie zwierzęta zakupują swoje odchody? Wydaje mi się, że nie, nie, nie widziałem nigdy takiej sytuacji yy, i nie przypominam sobie teraz, żeby jakoś się specjalnie z tym ukrywały, bo chyba nie mają po co po prostu tego robić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak ryś na przykład, czy ryś, czy ryś zakupuje, bo tutaj, że na przykład domowe koty, tak, zakupują, ale czy ry nie nie, nie, nie wiem. Ale chyba, wydaje mi się, że chyba nie. Też tak, a borsuki faktycznie robią sobie latryny, to prawda. I też one są niedaleko właśnie tych nor. Tak, dziuplaki mogą się chować faktycznie. No, czy tylko takie chore? No, nie wiem. Tu brakuje mi trochę wiedzy. Czy, czy zdrowa mrówka da radę wyjść? Jeżeli zostanie złapana, to już raczej nie da rady. A samo wspięcie się na górę e, dla mrówki też będzie dużym wyzwaniem, więc nie wiem, czy to jest takie. No, raczej będzie miała naprawdę trudne zadanie. A, no tak, tutaj, tak, że ptaki drapieżne mają lepszy dziób do odcinania, z tym więcej roboty, a ssak zębami może odgryźć większą ilość piór, tak, to prawda. Tak, tutaj Małgoś po, po, trochę powtarza to, co już wcześniej powiedziałem o tych dzikach, że one się rzeczywiście wycierają od drzewa w celu takim, żeby namaścić się troszeczkę tą żywicą. Jasne że, jasne, że tak, oczywiście. No dobrze, więcej komentarzy nie ma. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się będę musiał jeszcze taki mam wniosek z tego, że będę musiał się jeszcze bardziej przyjrzeć tym legowiskom saren, bo tutaj Artur utrzymuje, że jednak one są... Że to są typowo żerowiska. Ja muszę się przyjrzeć jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej, popatrzeć na to. No, mówię, zasadniczo, generalnie widziałem, że one po prostu leżą, ale nie, właśnie wykluczone, że no, może mi się uda jakieś uchwycić, jeszcze też zdjęcia, może jakieś filmy, będzie coś na przyszłość. No, zawsze coś właśnie dla siebie też wynoszę z tego wykładu. Dobrze. Y Tak, no przed komarami to już też mówiłem, że się też chronią. Jasne, że tak, oczywiście. Dobrze, więcej komentarzy nie ma. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za dzisiaj. Spotykamy się na kolejnym naszym wykładzie w grudniu i zapewne będzie to kolejne spotkanie z Czerwoną Księgą Zwierząt, ale postaram się jeszcze coś innego jeszcze przygotować. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i do widzenia. Do zobaczenia.